Widać, słychać, nikt nic nie pisze, nikt nic nie mówi. Nie wiem, dajcie znać. Tworzę sobie w drugiej zakładce, czy mnie słychać. Ja sobie ten film. Dobra, chyba jest. Chyba jest, to dobrze. Witajcie, kochani. Dziś jest 28 września 2023 roku. Z tej strony Krzyklis z domowego Suriwalu. Spotykamy się w transmisji na żywo w takiej formule, że będziemy rozmawiać na jeden konkretny temat, który sobie zawczasu przygotowałem. Mam dwie strony A4, tutaj bardzo proszę, notatek na takiej rozpisce. I będziemy rozmawiać na dosyć specyficzny temat, który wydaje mi się bardzo trudny. Będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do takiego powolnego kataklizmu, do takiego pełzającego kryzysu, do takiego pełzającego kolapsu, którego początku nie bardzo widać. No bo on tak stopniowo się ta sytuacja pogarsza, jak na tym wykresie, który widzieliście przed momentem. Tę miniaturkę zrobiłem z użyciem sztucznej inteligencji. Napisałem powolny kolaps na Ziemi, czy coś takiego, i właśnie zaproponował cztery obrazki, ten był najlepszy. Tutaj ktoś napisał, w pracy jestem i strasznie cicho, pisze Szymon. Dajcie znać, czy u was też strasznie cicho. O, coś tutaj się ten... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. To już się dzieje. To już się dzieje. Zakładam, że komentarz wielebnego dotyczy tego powolnego kryzysu. To ja jeszcze raz się przedstawię, bo było mnie kiepsko słychać. Cześć, z tej strony Krzyklis z domowego Suriwalu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Dziś będziemy mówić właśnie o strategiach i przygotowaniach na taki powolny kolaps. Taki powolny, którego początek jest trudno zauważyć. No bo wiecie, są takie sytuacje awaryjne, które zdarzają się błyskawicznie. Na przykład jest pożar, nie? Jest pożar, coś się pali, trzeba to gasić, albo trzeba uciekać od tego pożaru. No i ten pożar widać od razu, nie? Albo człowiek straci pracę, albo jest wypadek samochodowy. To jest taka sytuacja, która zdarza się nagle. To znaczy, mógł się domyśleć, że tę pracę straci, mógł przed wejściem na zielonym świetle na przejście dla pieszych spojrzeć w lewo, zobaczyć, czy coś nie jedzie, spojrzeć w prawo, zobaczyć, czy coś nie jedzie. W ten sposób uniknął śmierci. Ale jest to sytuacja nagła i szybka. Natomiast częściej zdarzają się takie sytuacje awaryjne, czy częściej, cały czas zdarzają się takie sytuacje awaryjne, które dzieją się bardzo powoli, stopniowo. I problem z nimi związany jest taki, że jeśli nie zareagujemy odpowiednio wcześnie, w pewnym momencie może być nam bardzo trudno zareagować w ogóle w jakikolwiek sposób. I okaże się, że po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić zupełnie niczego, niczego sensownego. No i po prostu przegapiliśmy naszą szansę na to, żeby się uratować. Jeszcze moment, troszkę poprawię, bo tu mi się... Mikrofon automatycznie mi ścisza głośność tego, co ja mówię, kiedy mówię za głośno, więc sobie go troszkę odsunąłem od siebie, będzie może trochę lepiej. A zatem, kojarzycie na pewno taką analogię. Znowu coś, co tutaj się nie ten. To jeszcze dalej. Kojarzycie na pewno taką analogię o gotowanej żabie, że naród jest jakby gotowana żaba. Czasami to było przy okazji COVID-a na przykład dużo na ten temat mowy w różnych social mediach, że dajemy się gotować jak żaba. Że ta żaba, to jak się ją wsadzi do garnka, to nie będzie uciekać, no bo woda jest okej. Okay. Jak się tę wodę zacznie stopniowo podgrzewać, to żaba też nie będzie uciekać, no bo woda dalej jest okej. Okay. I dopiero jak ta woda... I żaba nie zauważy tego momentu, w którym woda jest dla niej zbyt gorąca, spowoduje jej śmierć, tylko po prostu nie ucieknie w ogóle ta żaba. Co jest dziwne, w sensie... Każdy, kto uważał na lekcjach biologii w podstawówce, to wie, że są zwierzęta stałocieplne, takie, które wytwarzają w swoim organizmie dostatecznie dużo ciepła, żeby się ogrzać, takie jak na przykład ssaki, pomijając oczywiście ludzi, no bo wiadomo, że ludzie jak się nie ubiorą w jakieś upolowane futro albo w jakiś plastik czy w wełnę, to nie będą w stanie utrzymać temperatury swojego ciała na świeżym powietrzu, chyba że się schowają w jaskini, a i to też nie do końca koniecznie, nie z całą pewnością im się to uda. No ale płazy, ryby i gady to są zwierzęta zmiennocieplne, czyli takie, które potrzebują się dogrzewać, na przykład siedząc na słońcu. Dlatego jak sobie idziemy na spacer po skałach i widzimy jakieś jaszczurki, to te jaszczurki sobie siedzą na słońcu, ponieważ tam się grzeją, albo węże. Idziemy sobie ścieżką w górę Świętokrzyskich, widzimy żmije na przykład, tak? Albo jaszczurki na chodniku. To właśnie jest dlatego, że te zwierzęta są zmiennocieplne. I płazy, czyli żaby, tak samo są zmiennocieplne. I płazy tak samo potrzebują przenosić się, żeby regulować swoją temperaturę. Jak jest im za gorąco, to się też przeniosą z miejsca, gdzie jest im za gorąco. Więc ta analogia oczywiście jest. No, nie wiem, czy ktoś naprawdę kiedyś zrobił taki eksperyment i tak mu wyszło. Nie wiem, może ta żaba miała jakieś problemy. Na przykład nie odczuwa temperatur, bo wiecie, zwierzęta też chorują. W każdym razie analogie te znają z całą pewnością wszyscy. I podobnie trochę jest w niektórych sytuacjach. Możemy zaobserwować taki powolny upadek
w skali bardzo dużej, całego świata na przykład, w skali państwa, w skali takiego lokalnej społeczności, na przykład miasta czy dzielnicy, w skali przedsiębiorstwa jednego, w skali całej gospodarki krajowej, albo na przykład jakiejś jednej branży. I będę stawał dzisiaj naprawdę na rzęsach, żeby to nie był materiał polityczny. Zbliżają się wybory, nie? Wybory są bardzo niedługo, bo niecałe dwa tygodnie, trochę ponad dwa tygodnie. I mam takie wrażenie, że w Polsce doszliśmy do takiego etapu tej debaty publicznej, że nie da się dyskutować o polityce publicznie, ponieważ ludzie skaczą sobie do gardeł. Zamiast rozmawiać merytorycznie, to po prostu przerzucają się jakimiś obelgami i to zupełnie niczemu dobremu nie służy. A więc nie ma sensu, żebyśmy ten temat poruszali dzisiaj. Zresztą nic, ja bym powiedział, nie spowoduje, że zmienicie to, na kogo chcecie zagłosować. A zatem jest to szkoda mojego czasu i szkoda naszych niepotrzebnych emocji. Poza tym jeszcze ktoś odsubskrybuje kanał, ja nie będę dzięki temu potem zarabiać pieniędzy. To się mija z celem. Więc starajmy się też, żeby właśnie nie zamieniać tego w jakąś polityczną nawalankę, bo to zupełnie nie ma sensu. I jeszcze mam do was taką prośbę. Jeśli macie tam jakieś pytanie albo chcielibyście o coś, jakąś tam jakiś komentarz, żebym przeczytał na transmisji, to prośba, żeby przynajmniej jeden czy trzy pierwsze wyrazy albo pięć napisać wielkimi literami. Dzięki temu będzie mi łatwiej wyłapać, że to są komentarze czy uwagi czy pytania do mnie, a nie że wy sobie tam między sobą nawzajem dyskutujecie. Dobrze. Aha, i jeszcze tam można wysyłać takie super czaty, to są po prostu, że tam ktoś robi wpłatę i te pieniądze potem do nas trafiają w części, oczywiście sporo zatrzymuje sobie YouTube. I mamy taką zasadę, że nie czytamy komentarzy głupich, ale czytamy wszystkie komentarze, które przychodzą do nas w formie super czatów. To jest dlatego, że jeśli ktoś nam zapłaci, to po prostu taki komentarz przeczytamy, bo to świadczy o tym, że bardzo mu zależy na tym, żeby go przeczytać. A nie czytamy głupich, bo żeby nie zachęcać kolejnych autorów komentarzy, którzy po prostu chcą tylko zaistnieć, pisząc jakieś głupoty. Dobra. Więc tak. Może zacznijmy od kilku przykładów powolnego upadku w różnej skali. I na przykład nawet w skali budżetu domowego możemy taki powolny upadek obserwować, ale niech będzie, że będziemy się trzymać w skali przedsiębiorstwa. To może być firma, w której pracujemy, to może być firma, której jesteśmy właścicielami, na przykład, nie wiem, choćby to był nawet mały sklep spożywczy, nie? Zaczyna się jakby tak, no, zwyczajnie. Czasem sprzedaż jest lepsza troszkę, czasem jest troszkę gorsza i są takie momenty, kiedy, wiecie, sprzedaż sobie faluje. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Na przykład sklepy z prezentami mają pewne takie okresy w ciągu roku, kiedy tych prezentów sprzedaje się więcej. Przed Dniem Dziecka, jakoś na początku roku szkolnego, kiedy rodzi się dużo dzieci poczętych w Sylwestra, właśnie w okolicach świąt, w niektórych miejscach w Polsce daje się prezenty także na Wielkanoc. No więc są takie momenty, kiedy te sklepy zarabiają lepiej, a przez całą resztę roku zarabiają gorzej, nie? No i zupełnie nie jest niczym dziwnym, że po prostu sklep zarabia gorzej, albo na przykład jest pod kreską, czy tam restauracja, cokolwiek. Trzymajmy się tego przykładu sklepu. I początkowo jest trudno przegapić taki moment, kiedy te zakupy, kiedy ludzie wydają pieniędzy mniej niż wcześniej i jest to symptomem czegokolwiek. Zresztą porównywanie na przykład wyników bieżących z wynikami zeszłorocznymi mija się z celem, bo jest zbyt wiele czynników, które wpływają na to, co się w naszym sklepie dzieje, żeby można było jakiekolwiek wnioski z tego wyciągać. Ale wiecie, przedsiębiorcy starają się tego pilnować, ale nie zawsze są w stanie to wyłapać. No i tak niech będzie, że jest jakiś taki okres kiepski, wakacje na przykład są kiepskie. Powiedzmy, te ludzie kupowali dzieciom prezenty na Dzień Dziecka, potem tak jak zwykle, potem w wakacje było gorzej niż zwykle, potem na początku września było też gorzej niż zwykle, ale nie tragicznie. W sensie była lekka zwyżka, ale dosyć słabo. No i potem czekamy na kolejny pik zakupowy, czyli przed świętami. W międzyczasie trzeba kupić jakiś towar, no to bierzemy dodatkowy kredyt. Oczywiście mamy już kredyt cały czas, bo kupiliśmy lokal, wyposażyliśmy, jakieś meble do niego kupiliśmy, inne tego typu rzeczy. No i mamy obsługę tego kredytu, płacimy jakieś rachunki za prąd i tak dalej. Idzie zima, trzeba więcej światła świecić, trzeba szyld, neon w szyldzie zapalać wcześniej. No i z tego powodu mamy większe koszty niż poprzednio, dochody mamy mniejsze niż poprzednio, ale myślimy sobie, że to jest tylko chwilowe, zaraz będzie ten pik zakupowy przed świętami, to weźmiemy sobie jakiś taki krótki, szybki kredyt, zaraz go na pewno spłacimy, nie? Potem się okazuje, że po świętach wcale nie było wzrostu, za to część ludzi oddaje prezenty, z czym na przykład wcześniej nie było problemu,
ale tutaj mieliśmy zawsze taką politykę zakupową, że politykę obsługową, że jeśli ktoś chce prezent oddać i ma paragon, to my go bezdyskusyjnie przyjmujemy, jeśli tylko nie jest zniszczony. Nawet jak był wyjęty z opakowania, to tam zawsze można było plombę zakleić i sprzedać, nie? I nie traciliśmy na tym, a dzięki temu, że mieliśmy taką dobrą obsługę klienta, to ludzie nas wybierali. No ale nagle się okazało, że w nowym roku bardzo dużo prezentów jest zwróconych, więcej niż zwykle. I nie dość, że nie sprzedaliśmy tak dużo jak zawsze, to jeszcze więcej osób te prezenty zwraca. No to bierzemy kolejny kredyt, nie? I nagle się okazuje, po kilku miesiącach, po roku takiej działalności, że po prostu jesteśmy pod kreską tak głęboką, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zamknąć ten sklep. Albo jeśli jesteśmy, nie wiem, księgowym w firmie i pilnujemy w jakimś przedsiębiorstwie, w którym jesteśmy zatrudnieni na etat i pilnujemy tego, co do tej na konta wpływa i wypływa, to możemy zauważyć rzeczywiście, że coś się dzieje kiepskiego, ale też możemy nie być w stanie ocenić, z czego to wynika, bo nie siedzimy na tyle blisko zarządu, nie mamy na tyle bliskiego kontaktu z zarządem, żeby wiedzieć, co zarząd planuje, jak zarząd przewiduje sprzedaż naszych produktów, czy jak zarząd zamierza zmieniać ceny, żeby to jakoś zrównoważyć, więc po prostu widzimy, że sprzedaż spada. Widzimy, że firma zarabia coraz mniej pieniędzy, ale orientujemy się, że jest już bardzo źle w momencie, w którym no, po prostu musimy tę pracę zostawić. I jeśli jest mowa o jakimś jednym przedsiębiorstwie, w dużej, na przykład, nie wiem, w dużej miejscowości, gdzie firm jest dużo, to zazwyczaj nie jest kłopotem, nie? Plajta jednej firmy nie jest kłopotem. Problemem jest plajta jednego zakładu produkującego aluminiowe garnki w miejscowości, w której ten zakład żywił 1/3 rodzin na przykład. Albo nawet nie 1/3, niech żywi co 10. rodzinę. Nie? 5% osób pracowało w tej firmie z tej miejscowości, co 10. rodzina ma pieniądze właśnie z tego przedsiębiorstwa. I kiedy taka katastrofa nastąpi, to osoby, które stracą pracę, mają znacznie trudniejszą sytuację niż ludzie, którzy sami się zwolnili 3 miesiące wcześniej, bo oni jeszcze mieli w czym wybierać na tym lokalnym rynku pracy. A ci, którzy zostali zwolnieni, to już wybierać w czym nie mają. No i znów, w sensie to jest taki dobry przykład takiego powolnego kryzysu, bo można było to zauważyć, nie? Prowadząc ten sklep z zabawkami, można było zauważyć, że jest gorzej niż zwykle. I można było podjąć pewne działania takie zaradcze. Na przykład można było zmniejszyć wymiar pracy pracownikom, albo sprzedać część towaru gdzieś w internecie, albo w ogóle zacząć sprzedawać w internecie, albo zacząć inaczej promować ten nasz sklep, nie? Można było zrobić całą masę rzeczy, ale ktoś po prostu chciał to przeczekać, wspomóc się kredytem, bo nie miał pomysłu czy cokolwiek, i potem po prostu przegrał. Ten sklep nawet można było w odpowiednim momencie sprzedać, ale łatwiej jest sprzedać biznes, który funkcjonuje dobrze, ma perspektywy. Nawet jeśli tam chwilowo spada mu sprzedaż, to jeśli ma kilkuletnią historię takiej całkiem dobrej działalności, to, że przez jakiś moment spada sprzedaż, niekoniecznie zniechęci osobę, która ten sklep będzie chciała kupić. Natomiast w momencie, w którym jesteśmy po roku stopniowych spadków i mamy już bardzo kiepski ten biznes, to nie będzie się udało sprzedać. Właśnie uświadomiłem sobie, że zapomniałem zapalić taką młodą lampkę. Tu mam taką lampkę, żeby było ciekawiej w kadrze, więc czekajcie, zapalę. Poprzednio testowałem na ostatniej transmisji na żywo testowałem, było bardzo ładnie, więc teraz też będzie. Niech teraz też będzie ładnie. Czyli tak, gdybyśmy byli w stanie wyłapać ten kryzys związany z naszym sklepem, czy związany z przedsiębiorstwem, w którym jesteśmy zatrudnieni, i zareagować odpowiednio wcześnie, czyli na przykład odpowiednio wcześnie podjąć jakieś działania naprawcze w tym sklepie, albo ten sklep sprzedać, albo zmienić pracę w tej firmie, w której pracowaliśmy, czy pójść na jakiś kurs, żeby łatwiej nam było zmienić pracę, czy pomyśleć o wyprowadzce do innej miejscowości, gdzie będzie nam łatwiej zmienić pracę, jeśli ten zakład produkujący aluminiowe garnki jest jedynym żywicielem całego miasta. Gdybyśmy zauważyli to wcześniej, moglibyśmy zareagować. Są też oczywiście rzeczy, które w takiej sytuacji pomogą, nawet jeśli nie zareagujemy, pomogą nam sobie poukładać życie, bo przygotowania na trudne czasy zawsze służą tym okresom przejściowym. To znaczy po każdej katastrofie jest jakiś okres przejściowy, po pożarze, kiedy nie mamy domu, jest okres przejściowy, to znaczy nie mamy domu, musimy gdzieś mieszkać. Jeśli jest ewakuacja, to okres przejściowy polega na tym, że musimy dotrzeć do miejsca, w którym będziemy bezpieczni w dłuższej perspektywie. Być może jest to w innym kraju i być może takim etapem docelowym jest ułożenie sobie życia na nowo, w nowym miejscu. Jak nam umrze żywiciel rodziny, to nasza sytuacja jest zaburzona, a taką i musimy szukać nowy punkt równowagi, który będzie z jednym dochodem
może w mniejszym mieszkaniu, może w innej miejscowości, żeby jednak być w stanie wyżywić rodzinę, może z jakąś rentą, którą będzie nam płacić sprawca wypadku, który zabił naszego, nie wiem, naszą osobę partnerską. A odszkodowanie z ubezpieczenia na życie naszego partnera czy partnerki pomoże nam jakiś czas przeżyć w ten najtrudniejszy moment zaraz po jego śmierci, czy po jej śmierci, nie? Więc tego typu przygotowania pomagają w tych sytuacjach przejściowych. I właśnie o tych przygotowaniach będzie troszkę później. Weźmy sobie przykład domu jednorodzinnego. Bo nie chodzi mi tutaj o jakby spiralę kredytową rodziny, gdzie sytuacja będzie bardzo podobna jak do tego sklepu, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale chodzi mi o dom jednorodzinny. Dom jednorodzinny, ja teraz ostatnio gdzieś na Twitterze czytam jakąś taką dyskusję, że ktoś marudził, że nie, to nie na Twitterze, to ktoś nam tutaj w komentarzu na YouTubie napisał, słuchajcie, coś takiego. A to przeczytam, bo to jest śmieszny komentarz. To był film chyba sprzed półtora roku, prawie dwóch lat, to był test piecyka naftowego, nie? I taki komentarz, do czego doprowadziły nas ekoniologii, że w XXI wieku zastanawiamy się, jak alternatywnie dogrzać mieszkanie, bo ceny energii są absurdalnie drogie. Pomijam fakt, że piecyk naftowy nie jest rozwiązaniem tańszym, ponieważ nafta wcale nie jest tańsza od prądu czy innych paliw opałowych, ale zostawmy to. To jest osoba, która prawdopodobnie ma kłopoty finansowe związane z tym, że bardzo dużo wydaje pieniędzy na ogrzewanie, nie? Domy się w Polsce kiedyś budowały zupełnie inaczej, bo kiedyś węgiel był tani. No i weźmy sobie jakąś rodzinę, która nie ma za dużo pieniędzy, mieszka w domu takim sobie, zrobionym minimalnym kosztem, to znaczy przepisy budowlane teraz i kiedyś tam jeszcze kilkanaście lat temu i wcześniej też, wymagały, żeby domy miały konkretną izolację cieplną. No i te parametry są poprawiane, zwiększane, ta izolacja musi być coraz większa. I są ludzie, którzy chcą oszczędzać, a są ludzie, którzy chcieli oszczędzać na budowie i zaczynali po prostu budować dom najtaniej jak się da, z najcieńszą warstwą styropianu jak się da. Bo wychodzili z założenia, że węgiel jest tani, drewno jest tanie, to sobie dom będą ogrzewać węglem i drewnem. No ale potem stopniowo ceny tego opału rosną coraz bardziej rosną koszty opału dla rodziny, bo ceny to wiadomo, że rosną, ale niekoniecznie musi zużycie nam się utrzymać na tym samym poziomie. Może zaczynamy troszkę oszczędzać ten węgiel. Nie ogrzewamy pomieszczeń wszystkich. Może grzejemy wodę do niższej temperatury, żeby się kąpać. Może tej wody grzejemy mniej, w sensie kąpiemy się szybciej, żeby zużywać mniej ciepłej wody i zużywać dzięki temu mniej opału. Może zastępujemy część tego węgla śmieciami. Ja tutaj się parę dni temu strasznie wkurzyłem, bo myślałem, że mi się komputer pali, bo po prostu tak potwornie śmierdziało plastikiem, nie? Po czym okazało się, że po prostu za okna wali jakimś palonym plastikiem, bo pewnie ktoś palił sobie w kominku plastikiem, czy tam w kotle centralnego ogrzewania. No ale w każdym razie ta rodzina, ona mogłaby potencjalnie docieplić ten dom, gdyby miała na to pieniądze. A można sobie wyobrazić sytuację, że rodzina ma taki bilans finansowy, że kredytu na docieplenie, na modernizację domu nie dostanie. I teraz tak, z jednej strony nie ma pieniędzy na to, żeby ocieplić dom lepiej i zużywać opału mniej, a z drugiej strony ten opał robi się coraz droższy i ci ludzie coraz bardziej nie mają pieniędzy na to, żeby ten dom docieplić, no nie? Coraz mniej mają tych pieniędzy do dyspozycji, coraz większym są dołku, coraz bardziej muszą kombinować i coraz bardziej jest ich nie stać na to, żeby ten dom docieplić. I to znów jest taka sytuacja, która będzie trwała latami. Bo opał to. Zdarzają się oczywiście takie sytuacje, jak ze względu na wojnę, kiedy opał podrożał bardzo szybko i bardzo mocno, ale zazwyczaj takie wzrosty cen są stopniowe. Stopniowo rosną ceny paliw, stopniowo rosną ceny węgla i gazu i tak dalej. I gdyby ta rodzina była w stanie ten dom docieplić odpowiednio wcześnie, kiedy jeszcze mieli pieniądze, żeby go docieplić, mogłaby się uratować przed tą sytuacją, bo potem wydawaliby na ten opał nie wiem, 6 tysięcy na sezon, tylko 3 tysiące na sezon. I nawet gdyby ten opał podrożał dwukrotnie, to dalej wydawaliby te 6 tysięcy, a nie wtedy 12. Nie? To kiedy rosną ceny opału, okres zwrotu takiej inwestycji w docieplenie zmniejsza się błyskawicznie, w sensie skraca się błyskawicznie, ale mimo wszystko trzeba mieć pieniądze, które można byłoby w taką inwestycję włożyć. Dobra, skoro mówimy o pieniądzach i o wkładaniu w formę jakiejś inwestycji, to może to jest dobry moment na reklamę naszych innych rzeczy, które robimy, między innymi sklepu na trudne czasy Karaluch. karaluch.com.pl. Jest oczywiście link w opisie pod filmem. To jest sklep, w którym sprzedajemy przetestowane przez nas rzeczy na trudne czasy. Tam nie ma dużo rzeczy, ale są rzeczy przetestowane, do których mamy pełne zaufanie.
i jeśli nie wiesz, co kupić, to możesz po prostu kupić to, co tam jest u nas i mieć przekonanie graniczące z pewnością, że to będzie rzecz, która będzie ci, która dobrze będzie zaspokajać twoje potrzeby w trudnych czasach. Niezależnie, czy tu chodzi o filtry do wody, czy jakiś zapas żywności. A jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz do nas napisać albo zadzwonić. My chętnie pomagamy w wyborze rzeczy. Wbrew pozorom, często mówię ludziom, wbrew pozorom, bo się czasami wydaje komuś, że jak się prowadzi sklep internetowy, to się zawsze ludziom wciska byle co, byle kupili. To jest oczywiście nieprawda. Ja całkiem często mówię ludziom, że to nie jest coś, co powinien pan kupić, bo tego, co potrzebuje pan kupić, to my akurat nie mamy w sklepie, bo to się za rzadko sprzedaje. I ja jestem w tym obszarze szczery i nie mam z tym żadnego problemu. Tu było jakieś takie pytanie. Skoro gadam o ogrzewaniu, idę w las, napisał albo napisała. Co myślisz o ogrzewaniu gazem? Ostatnio sąsiad podłączył ogrzewanie gazowe, bo rzekomo wychodzi mu taniej. Czy to faktycznie wyjdzie taniej? Taniej od czego? To jest podstawowe pytanie. Ogrzewanie gazem może wyjść dosyć tanio albo taniej niż na przykład ogrzewanie węglem, kiedy się to uwzględni na etapie budowy domu. Bo budując dom, w którym mamy osobne pomieszczenie kotłowni na kocioł węglowy, przecież nie będziemy kotła węglowego stawiać w przedpokoju, ani nie będziemy go stawiać w pomieszczeniu, gdzie jest pralnia i suszarnia, bo się tam syfi. Nie? A kocioł gazowy może być w pralni albo w suszarni, kocioł gazowy nawet może być w łazience bądź w przedpokoju. Czy nie budujemy tego pomieszczenia? A to jest kilka metrów kwadratowych, które trzeba zbudować, wykończyć, urządzić i tak dalej. Oświetlić potem, nieważne. Nie budujemy komina dla kotła gazowego, bo kocioł gazowy może mieć wyprowadzenie spalin przez ścianę. Nie potrzebuje w ogóle komina. Nie potrzebuje też wentylacji grawitacyjnej, która jest niezbędna dla kotłów na węgiel, dla kotłów na paliwo stałe, czyli to jest w zasadzie drugi kanał kominowy, czyli komin z dwoma kanałami, nie tylko komin dymowy, ale też komin wentylacyjny. A wiecie, każdy komin to jest przejście przez dach. Przejście przez dach to są tam wycinanie tego materiału, obróbki, być może przebudowa więźby dachowej, więc to są koszty. Kiedy się te koszty policzy, to się okazuje, że kotłownia razem z całym wyposażeniem to są naprawdę grube pieniądze. Budujemy sobie jakby pokój dla kotła, co nie ma sensu. Jak się to uwzględni, to się może rzeczywiście okazać, że ogrzewanie gazowe jest całkiem opłacalne. Natomiast w innych sytuacjach, ja kiedyś robiłem komercyjnie takie analizy, więc umiem to robić, ale szczerze mówiąc to za to trudno powiedzieć. To musiałbyś sobie sam po prostu popytać, popatrzeć, zobaczyć ile płaci za opał, ile tego opału zużywa i ile płaci za gaz. No ale właśnie, w momencie, w którym tutaj jeszcze ktoś napisał, Lekret napisał, człowiek chciałby wieść, ale pieniądze gdzieś. Mnie czeka ocieplenie domu i instalacja ogrzewania 80 tysięcy cebulionów. No słuchajcie, no kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztuje modernizacja systemu ogrzewczego, nie? Na przykład. Bo żeby ogrzewanie gazowe działało najefektywniej, to dobrze jest, żeby było podłączone do ogrzewania podłogowego. Bo wtedy można schłodzić spalinę w tym kotle bardzo nisko, zastosować do bardzo niskich temperatur, zastosować kocioł kondensacyjny i mieć bardzo wysoką sprawność, która jest nie do osiągnięcia w kotle węglowym, bo kocioł węglowy musi mieć wyższą temperaturę spalin, dymu, żeby funkcjonował poprawnie. No i okazuje się właśnie, że żeby ten kocioł gazowy się opłacał jeszcze bardziej, to trzeba byłoby na przykład wymienić grzejniki na ogrzewanie podłogowe, albo wymienić przynajmniej grzejniki na większe, żeby mogły działać przy niskich temperaturach. No to rzeczywiście może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. A zatem to jest inwestycja, którą dobrze jest robić jak najwcześniej. Tutaj Adrian też dopisał. Warto dobrze ocieplić dom, ponieważ nie tylko oszczędzamy na opale, ale także mamy komfort termiczny i miejsce, które będzie wolniej tracić ciepło. Oczywiście w razie braku prądu, w razie awarii zasilania, czy w razie braku opału, albo jak będziemy choćby wyjeżdżać na weekend i wyłączymy ogrzewanie, to ten dom będzie studzić się wolniej, dzięki temu, że jest lepiej zaizolowany. A drugim projektem, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest taki projekt, który nosi tytuł Jak nie umrzeć tego lata. Jak nie umrzeć tego lata jest... początkowo był planowany jako... podcast, jako takie słuchowisko, a ostatecznie wydaliśmy go w formie audiobooka w 6 odcinkach. I to jest materiał o tym właśnie, jak się przygotowywać na sytuację, na skutki, na negatywne skutki zmian klimatu. I zmiany klimatu to jest właśnie też taki świetny przykład powolnego kryzysu. Powolnego, nie? Bo tak, poziom wody rośnie, ale nie rośnie jeszcze jakoś drastycznie. To znaczy, to jest rzędu kilku centymetrów. I na przykład ostatnio widziałem jakiś taki materiał, ktoś wrzucił zdjęcie z plaży, gdzie pokazał, że 100 lat temu i teraz ta plaża wyglądała praktycznie identycznie. Kamienie były tak samo widoczne nad wodą. Tylko wiecie, zupełnym przypadkiem w miejscu, w którym wykonano to zdjęcie, pływy mają 1,5 metra, czyli między najniższym a najwyższym punktem przypływ-odpływ jest około 1,5 metra. No to trudno używać takiego argumentu, że tam, gdzie takie są duże różnice poziomu wody w ciągu kilkudziesięciu godzin, nie widać wzrostu poziomu wody średnio,
wskutek tego, że topnieją lodowce, czy topnieją lądolody, czy lód w Arktyce. Tak, a więc zmiany klimatu to też jest taki dobry przykład czegoś, co jest powolne. Teraz na przykład mamy w Budapeszcie, wróć, w Warszawie, w Polsce, ale we Wrocławiu mamy taką temperaturę, jak w Budapeszcie była 30 lat temu, nie? Czyli przez 30 lat ta strefa klimatyczna przesunęła się tak mocno na północ. I to wpływa na przykład na ilość opadów, którą mamy, to wpływa na to, jak te opady są gwałtowne, bo zmiany klimatu, ocieplenie powoduje, że jest więcej energii w atmosferze, więc takich zjawisk, powiedziałbym, katastroficznych, katastrofalnych jest więcej, zdarzają się częściej. I to wszystko bierze się z tego, że no, ta pogoda jest mniej przewidywalna, opady później są intensywniejsze, ale krótsze. Nie ma śniegu, który na przykład w Polsce nawadniał glebę na wiosnę. I po prostu mamy suszę, nie? I teraz, jeśli jesteśmy rolnikiem, to może być nam trudno na te zmiany zareagować. Kiedy w jednym roku jest kiepsko, w drugim roku jest jeszcze gorzej, w kolejnym roku jest jeszcze gorzej i w zasadzie po 3-4 latach bankrutujemy. Bo nie byliśmy w stanie zrobić nic z tymi zmianami klimatu. Bo kiedy mieliśmy jeszcze zdolność kredytową, kiedy mogliśmy się jeszcze zakredytować, na przykład przestawić się na inne uprawy, albo zainwestować w, nie wiem, własny staw, w którym będziemy zbierać deszczówkę, czy cokolwiek innego, przegapimy moment na zmiany i najzwyczajniej w świecie tych zmian nie będziemy w stanie później dokonać, bo nas nie będzie stać. Dlatego polecam Wam, jak nie umrzeć tego lata.pl, bez polskich liter i bez żadnych spacji. Zachęcam, jeśli traktujecie ten temat poważnie, to zachęcam, żeby ten materiał kupić i się z nim zapoznać. Link jest też oczywiście w opisie pod filmem. Warai Otoko napisał: ja myślę, że w związku ze zmianami klimatu i rewolucją ze sztuczną inteligencją największym problemem będą ludzie. Ilość, bezpieczeństwo i brak pracy, kasy, drogie wszystko. Według badań i analiz do 2050 roku będzie miliard czy tam miliard 200 uchodźców klimatycznych, czyli ludzi, którzy urodzili się w miejscu, gdzie jest zbyt gorąco, zbyt sucho, żeby tam dalej mieszkać. I ci ludzie po prostu będą uciekać. I tutaj napisał dr Palimpsest komentarz, który mi się bardzo nie podoba. Przez ocieplający się klimat będzie do nas uciekać coraz więcej nierobów z Afryki. Będą do nas uciekać ludzie z miejsc, w których nie są w stanie żyć. Bo wiecie, jeśli temperatura mokrego termometru przekracza tam 35 stopni z groszami, to ludzkie ciało fizycznie nie może się schłodzić. Ponieważ mechanizm termoregulacji, który u nas działa normalnie, czyli pocenie i odparowywanie wody ze skóry, nie działa, kiedy temperatura jest zbyt wysoka, kiedy jest zbyt wysoka temperatura i wilgotność. I okaże się, że po prostu w pewnych miejscach nie da się żyć bez klimatyzacji, nie dlatego, że jest to nie do zniesienia, tylko dlatego, że po prostu się umiera. Umiera się w miejscach, gdzie jest zbyt gorąco i nie ma klimatyzacji. Więc tak, będziemy mieli do czynienia i tak jak mówię, według analiz jest, do 2050 roku to będzie miliard albo ponad miliard uchodźców klimatycznych z ludźmi, którzy będą do nas przyjeżdżać na półkulę północną. I oni będą mieli moralne prawo powiedzieć: słuchajcie Europo, słuchajcie Ameryko, słuchajcie Chiny, to wy dołożyliście się do zmian klimatu, nie ja u mnie w Indiach, czy w Pakistanie, czy w Bangladeszu. Proszę mi pomóc, ponieważ to jest wasz moralny obowiązek. Wyście te zmiany klimatu spowodowali, to teraz proszę się mną zaopiekować. Także jak wtedy? Co, zbudujemy sobie mur i będziemy do tych ludzi strzelać? Powodzenia. Inny przykład, troszkę mniejszy niż globalne zmiany klimatu, ale większy niż pojedyncza firma czy pojedynczy dom, mianowicie dzielnica albo miasto. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale w Polsce w latach 90. w miejscowościach, w których ja bywałem, a mieszkałem wtedy w Warszawie, moi rodzice, najpierw moi dziadkowie, potem moi rodzice mieli działkę pod Warszawą i na tę działkę nam się włamywano kilkukrotnie. Tak samo jak ukradziono nam chyba kilka rowerów z piwnicy, w której te rowery trzymaliśmy, zanim zaczęliśmy je trzymać na balkonie, bo po prostu tak wtedy w Warszawie i w Polsce ogólnie bywało. Bywały włamania, było pod tym kątem na tyle słabo, że ludzie w ten sposób się musieli wyżywić. I gdy sytuacja się troszkę poprawiła, ale też gdy otworzyły się drzwi do zachodniej Europy, gdy łatwiej było o pracę na zachodzie, włamań i kradzieży stało się mniej. Za czasów, kiedy ja chodziłem do liceum, można było wrócić do domu boso i bez kurtki.
I któryś z moich kolegów wrócił kiedyś do domu bez kurtki, dlatego że razem z kolegami schowaliśmy mu kurtkę w szatni, nie mógł jej znaleźć. Ale można było wrócić do domu bez butów i bez kurtki, bo się było okradzionym, nie? I takie sytuacje zdarzają się teraz coraz rzadziej, między innymi dzięki temu, że jest względny dobrobyt. No i przecież to się może zmieniać, nie? Na przykład właśnie pogarszanie się sytuacji w jakiejś miejscowości czy w jakiejś dzielnicy może wynikać ze stopniowego wzrostu przestępczości. Tylko jego jest trudno zauważyć, no bo teraz no, są grupy dyskusyjne, na przykład dzielnicowe czy osiedlowe. I na takiej grupie jakiegoś osiedla mogą się pojawiać informacje o włamaniach, nie? Ale jeśli takiej grupy nie ma, jeśli mamy tylko kilku znajomych, to skąd będziemy wiedzieli, że rzeczywiście ta sytuacja się pogarsza? Co, będziemy śledzić statystyki policyjne? Czy może będziemy liczyć, że wyłapiemy to w jakimś artykule w gazecie lokalnej, który napisał dziennikarz, który wcześniej sam wyłapał te zmiany w statystykach policyjnych? To jest optymistyczne założenie, bym powiedział. Coraz gorsza jakość szkół, bo to za dużo, może za daleko poszedłem. Będzie coraz więcej kradzieży i może się zdarzyć na przykład, że ludzie bogaci po prostu będą wyjeżdżać z tej dzielnicy. To znaczy bogaci, nie tacy bogaci, co są w stanie zapłacić ochroniarzom, żeby ich córkę odbierali ze szkoły albo z imprezy, tylko ludzie, którzy po prostu są na tyle zamożni, że już mają co stracić, już muszą się liczyć właśnie z włamaniem na przykład w czasie wyjazdu, już muszą się liczyć z tym, że ktoś im będzie chciał okraść samochód, kiedy będą gdzieś jechać do kina na przykład, czy do teatru w mieście. I ci ludzie mogą chcieć się po prostu z tej miejscowości wynieść, nie? W ślad za tym, za tymi ludźmi idą też ich podatki. No bo gminy funkcjonują dzięki podatkom. Część przychodów podatkowych gmin bierze się na przykład z podatku od dochodowego PIT, czyli tego podatku, który płaci każdy pracujący człowiek. I taka zmiana też w podatkach i w dochodach gminy może wynikać z tego, że ktoś wymyśli, że ryczałt nie będzie płacony do gmin, tylko będzie płacony do budżetu centralnego. To też spowoduje, czy to jest taki czynnik o charakterze zewnętrznym, który spowoduje, że ta dzielnica czy to miasteczko będzie miało mniej pieniędzy i na przykład będzie w gorszym stanie infrastruktura, albo będzie trzeba wyłączać latarnie, a jak się wyłącza latarnie, to jest więcej napadów. Jak trzeba na przykład zlikwidować straż miejską czy straż gminną, bo nie ma na to pieniędzy, to też jest większe ryzyko napadów, bo ci strażnicy może tam czasem coś patrolowali, może tam czasem coś zauważyli i kogoś powstrzymali, albo był monitoring miejski, z którego też trzeba zrezygnować, albo nie wiem, posadzić tam jakiś automat, który będzie tę kamerę przesuwał w odpowiednie miejsce w zależności od tego, co tam na tej kamerze widzi. Ale nie wyślę patrolu, tylko po prostu zapiszę to na dysk twardy, a potem ewentualnie będzie się to analizować, nie? Z tych pieniędzy biorą się też szkoły, ochrona zdrowia, czyli pogarsza się ta jakość tych szkół, tej ochrony zdrowia. Nagle się okazuje, że nasze dzieci są uczone jeszcze gorzej, jeszcze bardziej tłocznych klasach, albo jeszcze gorsi są nauczyciele, albo jeszcze mają gorsze piłki do kopania w piłkę, czy okazuje się, że na przykład nie mają WF-u, bo szkoła musi się ratować i wynajmuje salę gimnastyczną komercyjnie w ciągu dnia, a dzieciaki sobie chodzą na spacery do parku w ramach WF-u, nie? Rosną koszty wandalizmu, rosną koszty zniszczonych wiat przystankowych, wymiany nawet rozkładów jazdy, bo wiecie, to jest dla mnie niepojęte, że można niszczyć taką publiczną własność, ale w szczególności, że można niszczyć, zrywać, zamazywać rozkład jazdy, który jest jedną z potrzebniejszych rzeczy w takich miejscach. No ale to się zdarza, nie? I nagle w pewnym momencie okazuje się, że w takiej miejscowości, w takiej dzielnicy bardzo spadła wartość nieruchomości. Czyli ucieczka stamtąd, ewakuowanie się stamtąd będzie dużym kłopotem, bo okaże się, że niestety nie ma komu tego domu, mieszkania sprzedać za te pieniądze, które jeszcze musimy spłacać w kredycie, nie? Na 20 lat naprzód. I gdybyśmy to zauważyli wcześniej, może dałoby się to mieszkanie jeszcze sprzedać, zanim jego wartość spadła. A teraz? A teraz już się sprzedać go nie da. Nie da się go również wynająć. I co wtedy? Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteśmy naprawdę postawieni przed faktem dokonanym i po prostu musimy się stamtąd wynieść, bo najzwyczajniej w świecie tam się po prostu dalej nie da żyć, bo nasze dziecko ma jakieś specjalne potrzeby. Niech będzie, że mamy dziecko ze spektrum autyzmu, które w szkole radzi sobie tak se, ale radziło sobie tak se w szkole, która była dobrze finansowana. Natomiast w szkole, która jest finansowana gorzej, to dziecko po prostu sobie nie radzi i my, chcąc zadbać o przyszłość naszego dziecka, po prostu musimy się stamtąd wyprowadzić. No i teraz sprzedamy mieszkanie za połowę jego wartości? Będziemy mieli wybór? Otóż właśnie nie.
A gdybyśmy to zauważyli wcześniej, to może moglibyśmy coś z tym zrobić. To taka może przerwa, bo widzę, że jest około 185 osób, a nie wiem ile jest łapek w górę, ale na pewno nie aż tyle. To może dajcie proszę łapkę w górę i zaraz wrócimy. Jak nie będzie socjali, to będzie mniej nierobów. No ogólnie to z tym jest trochę trudny temat, dlatego że kiedy ludzie dostają pieniądze od państwa, to są mniej skłonni, żeby pracować trochę, nie zawsze, ale są też mniej skłonni, żeby kraść, nie? Kiedy nie muszą kraść w sklepie, żeby się wyżywić, kiedy jest pomoc społeczna, która jest w stanie im pomóc zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, to ci ludzie będą mniej skłonni kraść. A przyczyn, dla których jest bieda i przestępczość, jest cała masa, w związku z czym, wiecie, no, są badania, z których wynika, że wprowadzenie, że ułatwienie aborcji pomogło zmniejszyć ilość przestępczości w USA, więc i te dane się bronią, bo po prostu jak ktoś nie chciał mieć dziecka, to tego dziecka nie rodził, a nie rodziło się w jakiejś rodzinie, która miała już problemy i z której która była na granicy patologicznej, bo miała problemy, ale jeszcze sobie z nimi radziła, ale po urodzeniu się kolejnego dziecka okazało się, że na przykład nie stać tych ludzi na życie, bo wprowadzono przepisy dotyczące aborcji. To był chyba wyrok tam, Roe versus Wade w Sądzie Najwyższym. Czy nie w Sądzie Najwyższym? Nie wiem, nie znam się, ale są takie badania na ten temat. Gdyby było potrzeba, to w razie czego wam to odszukam. Idźmy teraz na poziom wyżej, czyli na poziom państwa. No i właśnie, to podobna sytuacja, nie? Po prostu w kraju się coraz gorzej żyje. I to coraz gorzej się żyje można definiować różnie. Różni ludzie mają różne na to zapatrywanie, nie? Że te osoby homoseksualne mogą czuć się coraz bardziej szykanowane. Albo przedsiębiorcy mogą czuć się coraz bardziej szykanowani, bo mogą mieć takie poczucie, że się mówi o nich same złe rzeczy i że się im wyklina i że wszystko to dlatego, że są przedsiębiorcami, że im się w życiu poszczęściło, nie? Albo na przykład będzie nagonka na lekarzy, czy tam na pielęgniarki. Albo będzie niedofinansowana służba zdrowia, system ochrony zdrowia będzie niedofinansowany i okaże się, że pielęgniarki robią się coraz starsze, jest ich coraz mniej, nowych nie ma, albo kształcimy kiepskich lekarzy i po prostu jest coraz większa szansa, że my w szpitalu umrzemy, jeśli nie mamy pieniędzy na to, żeby zapewnić sobie najlepszą opiekę lekarską prywatnie. Nie? To też jest jakby symptom tego, że w kraju dzieje się coraz gorzej i rzadko zdarzają się takie symptomy, które są łatwe do uchwycenia. To jest gest, który oznacza pieniądze, ale też łatwo do złapania po prostu. I ja wam powiem o takim momencie, który ja złapałem dopiero po wielu latach. Dopiero po wielu latach do mnie dotarło, że to jest jeden z takich wskaźników. I to jest zdarzenie, które na pewno wszyscy pamiętacie, bo są takie zdarzenia w historii Polski, które jeśli człowiek przeżył, to będzie pamiętał do końca życia, gdzie i kiedy to się wydarzyło. Mam tutaj na myśli katastrofę w Smoleńsku. Ja do dziś pamiętam, że to była sobota, że ja wtedy chodziłem na studium podyplomowe z budownictwa energooszczędnego i innych takich właśnie dziwnych wynalazków, po to, żeby móc robić świadectwa charakterystyki energetycznej, bo taką miałem wtedy wizję mojej przyszłej kariery życiowej. I chodziłem na te studia podyplomowe, one były chyba w sobotę i w niedzielę, co kilka tygodni, co dwa, co trzy tygodnie. I pamiętam, że w sobotę właśnie była ta katastrofa i do dziś pamiętam, jak to się rozeszło po sali. Że ludzie zaczęli w pewnym momencie szeptać między sobą i wymieniać się informacjami, co się stało, nie? Ja to dziś pamiętam, co ja... Są poważne tematy, tam psy drą japę. I ja to dziś pamiętam, co ja wtedy poczułem. Ja wtedy poczułem taki ucisk w żołądku, jak na rollercoasterze, takie coś w stylu, kiedy poczułem, że poczułem fizycznie w środku swojego organizmu, że coś mi zagraża, nie? I ja sobie pomyślałem, nie, to jest niemożliwe, żeby takie coś się zdarzyło. Jest niemożliwe, żeby zginął prezydent i tak wielu wysokich rangą urzędników, bo przecież ja sobie tak w swojej naiwności dwudziestokilkuletniej pomyślałem, że przecież ten samolot na pewno miał jakieś tam lepsze zabezpieczenia. Że ten samolot na pewno miał jakieś, był na tyle dobrze pilotowany przez najlepszych fachowców, najlepiej przeszkolonych, nie? Że z zachowaniem wszystkich procedur na pewno to było zrobione. I to jest w ogóle niemożliwe. Jak to się stało? Do dziś pamiętam, jak się wtedy czułem. Nie? To było ile lat temu? 13. Ale dopiero niedawno do mnie dotarło, że to właśnie był taki moment pokazujący, w jak kiepskim stanie jest nasze państwo. Jak kiepskim stanie jest na przykład przestrzeganie procedur.
że największe osoby, największe, najważniejsze osoby w państwie, najważniejsze osoby dla funkcjonowania naszego państwa lecą w dużej liczbie jednym samolotem, ponieważ nikt nie pomyślał, że trzeba tych ludzi dzielić i wysyłać ich dwoma osobnymi samolotami. Że ten samolot jest pilotowany przez ludzi, którzy nigdy nim lecieć nie powinni. Bo nie mają kompetencji, bo nie są przeszkoleni, bo nie mają takich, nie wiem, cech charakteru, które by sprawiły, że one by się w tej sytuacji dobrze sprawdziły. Nie? I ja tam mnie nie przekonuję, że teoria o jakiejś tam sztucznej mgle, wybuchach termobarycznych, trzech wybuchach w skrzydłach, jakichś spiskach. Nie, to po prostu było karygodne połamanie wszystkich zasad w lotnictwie. Począwszy od zasady, żeby nie pakować wszystkich jajek do jednego koszyka i wszystkich ważnych pasażerów do jednego samolotu. Ja pamiętam to do dzisiaj, nie? Ale dopiero niedawno do mnie dotarło, że to był moment pokazujący, w jak kiepskim stanie jest nasze państwo. I to nie jest coś, co ma na mnie wpływ, bo ja nie jestem politykiem, nie? Ja nie jestem politykiem, który lata samolotem tego typu i który musi się bać o własne życie. Ale to mi pokazało, jak jest kiepsko z procedurami. Że nawet najważniejsze osoby w państwie nie mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ mamy procedury, gdzie? W dupie. Innym takim czynnikiem, który ludzie mogą odbierać jako pogorszenie jakości życia, ale też nie zauważą tego do momentu, kiedy się z tym nie zetkną, to jest po prostu źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. Były ostatnio jakieś badania, że tam się zmienił czas wyroków sądowych, że spraw sądowych, że teraz trwają dłużej. Ale wiecie, to nie jest jedyny problem, kiedy człowiek... To nie jest jedyny problem ze źle funkcjonującym aparatem sprawiedliwości, nie? Co myślicie o państwie, w którym jakiś wypadek samochodowy nie jest wyjaśniany tak, jak powinien być wyjaśniany, bo prowadził samochód ktoś, kto jest jakimś rodziną policjanta albo prokuratora, albo jakiegoś lokalnego polityka ważnego. Albo nawet już nie idźmy aż tak daleko. Nie ma żadnych dowodów, że tak było. Nie? To tak są tylko insynuacje. Kupujecie dom pod miastem, w pięknej okolicy, a potem sąsiad sprzedaje swój dom i kupuje go jakiś polityk lokalnie ważny, nie? Z rządzącej aktualnie partii. I ten polityk, wbrew wszystkim zasadom, wbrew zapisom lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, robi tam na przykład fermę dla świń, albo lakiernię, albo warsztat samochodowy, albo nie wiem, cokolwiek innego, że jest hałas, smród i jeżdżą ciężarówki, rozjeżdżając tam lokalną drogę. I nie ma co temu człowiekowi zrobić, bo tak, nadzór budowlany nie przyjdzie, bo jest w ręku partii rządzącej. Prokuratura nic mu nie zrobi, bo jest w ręku partii rządzącej. Jak będziemy dzwonić na policję, to przyjdzie, pobrzęczy i powie: panie, weź pan, nie zawracaj dupy, my i tak nic z tym nie zrobimy, bo oni są z partii rządzącej, a my chcemy mieć za co wyżywić swoje rodziny, nie? I w takim momencie, kiedy człowiek nawet nie jest w stanie w sądzie dochodzić sprawiedliwości, ponieważ sąd również jest upolityczniony, w takim momencie człowiek zaczyna czuć, że rzeczywiście w kraju jest kiepsko. I rzeczywiście, jak tam wiele lat temu mówili, że trzeba walczyć o wolne sądy, to trzeba było walczyć o wolne sądy, a ja miałem to w dupie. Bo mi nie przeszkadzało, że są swoi, bo oni wtedy też byli moi. Ale ja nie byłem ich, tak jak jest mój sąsiad. I teraz niestety jest jeszcze gorzej. Nie? Albo na przykład, że jest brak demokracji. Brak demokracji też jest dosyć łatwo przegapić, bo według niektórych opinii wybory, w których partia rządząca ma pełną kontrolę nad państwową telewizją, to nie są wybory w pełni demokratyczne. Wybory, które się organizuje jednocześnie z referendum, są przez niektórych uważane za nie w pełni demokratyczne. I co wtedy? Nie? Czy my żyjemy w kraju demokratycznym, czy żyjemy w kraju... Czy gdyby u nas tak było, to moglibyśmy powiedzieć, że żyjemy w kraju demokratycznym w pełni? Nie, być może właśnie w naszym kraju też demokracji by już takiej pełnej, nie byłoby pełnej demokracji, bo wybory nie byłyby równe. I co wtedy? Też będziemy w stanie to jakoś zauważyć? I co więcej, wiecie, no, demokracja to przecież nie jest jakoś specjalnie ważne, prawda? Może się ludziom dobrze żyć też w dyktaturze. Niby tak. Ale kiedy są dla nas jakieś wartości ważne, i na przykład ważne jest to, żebyśmy byli sprawiedliwie osądzeni, to dobrze jest żyć w kraju demokratycznym z trójpodziałem władzy i z tym, że są te systemy checks and balances, że różne tam rzeczy na siebie nawzajem wpływają i siebie pilnują, żeby państwo nie zostało w całości przejęte
przez jedną opcję polityczną. Dobra, no to pogadaliśmy sobie trochę o sytuacjach, jak może wyglądać taki powolny upadek. A teraz pogadajmy sobie o tym, jak ten powolny upadek wykryć. No i powiedziałbym, że podstawową rzeczą, która jest tutaj niezbędna, byłoby ustalenie metryk, które chcemy śledzić. Weźmy na przykład zanieczyszczenie środowiska. Nie? Jeśli mamy dzieci w domu, które mają astmę, albo mają podejrzenie astmy, albo po prostu nie chcemy żyć w okolicy, w której nasze dzieci będą głupsze, bo wiecie, jak jest zanieczyszczenie powietrza i dzieci w tym powietrzu chodzą, wdychają je w domach, wdychają je w przedszkolach, wdychają je na spacerach z przedszkola, przecież rzeczywiście trzeba z dziećmi chodzić na świeże powietrze, nawet w środku zimy, nawet jak jest smog, to te dzieci, i to są na to badania, robią się później gorzej wykształcone. I te dzieci mają gorszy start w życiu niż dzieci o dokładnie takiej samej sytuacji, mieszkające w miejscu, gdzie jest mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Rozumiecie? To jest dla mnie niepojęte, że tam P6 tę astmę, którą jest oczywiście kłopotliwą co najmniej chorobą, ale jest sytuacja, że twoje dzieci będą de facto głupsze. Twoje dzieci będą de facto biedniejsze tylko dlatego, że mieszkasz gdzieś, gdzie jest zanieczyszczone powietrze. No i można sobie wyobrazić na przykład, że sobie zapisujemy stan tego powietrza regularnie, codziennie, przez lata i potem patrzymy, no jest słabo, to kupujemy oczyszczacz powietrza. Jest jeszcze słabiej, to może się zastanowimy, czy po prostu nie poszukać miejsca gdzieś innego do życia, miejsca, gdzie jest lepsza jakość powietrza, bo na przykład w mieście, ale jeszcze jesteśmy w stanie sprzedać ten dom, bo jeszcze nie jest tragicznie, tak? Jeszcze to wyłapiemy, bo jeszcze nie jest tragicznie i na przykład nowy właściciel sobie zamontuje po prostu lepsze filtry na instalację wentylacji mechanicznej. Albo sobie taką instalację zamontuje, albo my zamontujemy tę instalację do domu, a potem go sprzedamy, żeby tak zmodernizowany dom był cenniejszy na rynku, nie? Niż wcześniej. Czyli tak, trzeba po pierwsze sobie ustalić te metryki, no i trzeba sobie potem śledzić i zbierać informacje z takich obiektywnych źródeł. Bo statystyki przestępczości na przykład, skąd bierze się statystyki dotyczące przestępczości? Z danych policji, nie? Czy dane policji są dobre? Dane policji są tak dobre, jak dobre być muszą. Jeśli komuś będzie zależało, żeby na przykład zmienić definicję kradzieży, żeby się okazało, że kradzieży jest mniej, to tych kradzieży będzie mniej. Na papierze. Jeśli komuś będzie zależało, żeby to ukryć w jakiś inny sposób, to on to zrobi. Nie? Więc skąd te dane brać? I ja nie mam na to pytanie dobrej odpowiedzi. Dobrze jest też zbierać informacje spoza naszej bańki informacyjnej. Bo może się okazać, że w tym środowisku, w którym my się obracamy, gdzie są ludzie lepiej usytuowani, my po prostu pewnej rzeczy nie widzimy, nie odczuwamy. Nie widzimy tego, jak kiepskim stanie jest publiczny system ochrony zdrowia, jeśli jesteśmy zdrowi, jeśli nie mamy problemów ze zdrowiem, tak? Jeśli nie jeździmy do tych szpitali, nie chodzimy do państwowych do lekarzy na NFZ. I dobrze jest wiedzieć, w jakiej sytuacji, w jakim stanie jest ten system ochrony zdrowia, czy system pomocy społecznej, z którego być może będziemy musieli kiedyś skorzystać, nie? Jakie to mają być metryki? Jak je śledzić? To nie wiem, w sensie może byłoby łatwiej, gdybyśmy rozmawiali o konkretnych sytuacjach. Kiedy mówiliśmy o tym właśnie takim zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, małym sklepem, no to po prostu patrzymy, jak tam nam wychodzi biznes. Ja pasjami oglądam, to jest mój ulubiony program w telewizji, chociaż oglądam go nie w telewizji, bo nie mam w domu telewizora, jest to program pod tytułem Kuchenne rewolucje z Magdą Gessler. Ja bardzo lubię odwiedzać restauracje po kuchennych rewolucjach i kiedy ja na przykład słyszę, że tam jest ktoś, kto ma 1 000 000 złotych długu, to sobie myślę, Boże, ja nigdy w życiu nie wyobrażam sobie sytuacji mieć 1 000 000 złotych długu. Ja mam nadzieję, że jorgnąłbym się wcześniej, że mam taką złą sytuację i nie pogarszałbym jej jeszcze bardziej, pakując się w kolejne długi, żeby ratować coś, co się ledwo utrzymuje na powierzchni. Jest takie, to się jakoś nazywa... Jak to się nazywa po polsku? Nie zapisałem sobie tego. W angielsku się nazywa sunken cost fallacy, albo po polsku tłumaczy to Google na błąd zatopionych kosztów. W sensie, im więcej wpakowaliśmy pieniędzy w coś, tym trudniej nam się będzie z tego czegoś wycofać. Słuchajcie, to w ogóle mam teraz olśnienie, bo sobie nie zanotowałem tego, żeby o tym powiedzieć, a to jest rzecz, która też doskonale to ilustruje. Ja kiedyś miałem samochód kempingowy.
Miałem bardzo fajny samochód kempingowy, kupiłem go w roku 2006. To był Volkswagen Transporter T3 z roku 79. Oryginalnie wtedy, w tym roku, samochody, to 79, ten był starszy ode mnie, nie? Ten samochód był oryginalnie zasilany silnikiem benzynowym, chłodzonym powietrzem i dopiero później on był w Polsce już przerobiony na silnik diesla, bo ktoś tam chciał jeździć na nim na oleju roślinnym. I dorobił nawet jakąś tam, taki wężyk poprowadził i drugi bak zrobił na ten olej, na olej roślinny, żeby móc ten olej roślinny wykorzystywać w samochodzie. Tej instalacji nie dokończył, ja miałem ambitne plany, żeby to zrobić, ale tego nie zrobiłem. I ten samochód kiedyś, jak wracałem do domu, jadąc trasą katowicką, po prostu zatarł mu się silnik, ponieważ wężyk wychodzący z bloku silnika, którym woda chłodząca wychodziła z silnika i płynęła sobie, bo to silnik był z tyłu, chłodnica z przodu i długie węże pod spodem i chyba 18 litrów płynu chłodniczego tam wchodziło. Po prostu wężyk pękł. Ja tego nie słyszałem, bo może to na jakimś wertepie było, może myślałem, że to jest jakiś wertep. Po prostu wężyk pękł, płyn chłodniczy uciekł i silnik mi się zatarł. Zauważyłem to, kiedy zjechałem z tej trasy na jakimś skrzyżowaniu i zobaczyłem, że mi się przez wywietrzniki, bo tam były takie wywietrzniki w tylnym słupku, którym mi powietrze chłodzące wpadało do komory silnika, że przez te wywietrzniki unosi się dym z oleju, który zaczął wylatywać przez jakieś nieszczelności już na blok silnika i się tam dymić. Nie? Oczywiście jest tam był i nawet działał wskaźnik temperatury silnika, natomiast ten wskaźnik temperatury silnika niestety nie pokazywał temperatury, bo on pokazuje temperaturę wody. A jak nie było wody, to nie miał co pokazywać. No i ja w ten samochód włożyłem mnóstwo pieniędzy, bo najpierw trzeba było kupić drugi silnik, ale ten silnik to kupiliśmy razem z całym samochodem. Trzeba było po ten samochód pojechać do Niemiec, więc kupiliśmy silnik de facto z drugim samochodem. Potem ten samochód, albo nawet wcześniej, był lakierowany. Tam jeszcze były jakieś inne rzeczy, do niego dorabiałem. A w pewnym momencie, na szczęście, poszedłem po rozum do głowy i ten samochód sprzedałem, ponieważ zobaczyłem, jak wiele on zaczyna wymagać pieniędzy, nie? Ja ten samochód sprzedałem taniej, niż ja go kupiłem. Mimo faktu, że w międzyczasie poszło parę tysięcy na lakierowanie, poszło parę tysięcy na, chyba 1000 euro zapłaciliśmy za ten samochód, który przywieźliśmy z Niemiec, drugi z silnikiem, plus jeszcze trzeba było go przywieźć, nie, to też były jakieś tam koszty, więc no, straciłem na tym sporo. Ale straciłbym jeszcze więcej, gdybym sobie powiedział, nie sprzedam, będę go robił. Dzięki Bogu tego nie zrobiłem i go sprzedałem. I kiedy się prowadzi restaurację czy sklep z prezentami, to właśnie też jest się łatwo w to bardzo wpakować, widząc, ile pieniędzy wydaliśmy na jakieś rzeczy i ile pieniędzy stracimy. Bo nam się wydaje, że kiedy przestaniemy pakować pieniądze w ten biznes, to my te pieniądze stracimy. Tak naprawdę my straciliśmy je już wcześniej. Dobra, to teraz może pogadajmy o tym, bo już gadamy prawie godzinę, a pewnie pogadamy jeszcze z pół godziny. Chciałbym jeszcze mieć trochę czasu dla Was. Pogadajmy o tym, jak się na te sytuacje, czy przed nimi zabezpieczyć, próbować zabezpieczyć, ale najpierw przejrzę, czy nie ma jakichś istotnych pytań w komentarzach. Przypomnę tylko prośbę, żebyście wpisywali pierwszych kilka słów pytania wielkimi literami, bo wtedy mnie jest łatwiej wyłapać, że to jest pytanie dla mnie. Pyta Andrzej, drodzy Państwo, czy też macie reklamy w trakcie? Możecie mieć reklamy w trakcie, włączyłem, żeby były reklamy w trakcie. Dobrze jest trochę mieć pieniędzy z tego YouTube'a. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że potem po reklamach, jeśli chcecie szybko nadrobić, to można kliknąć przycisk live albo po prostu ustawić tempo na 1.25. Wtedy szybko dojdzie do tego miejsca, w którym jesteśmy po paru minutach i będziecie już na żywo. Krzyśku, jak Cię lubię, ale Gesslerowa naprawdę. Szkoda, że nie ma statystyki, ile restauracji upadło po jej rewolucjach. Ba! Kiedyś Magda Gessler zrobiła po drugiej stronie ulicy restaurację swoją, czy tam w jakiejś spółce z kimś, obok innej, której robiła rewolucję, bo było super miejsce. Czy to jest rozsądne? Czy to jest etyczne? Nie wypowiadam się na ten temat, ale program mi się podoba, bardzo lubię go oglądać. Powiedziałbym nawet, że obejrzałem wszystkie odcinki. Benzynowy chłodzony powietrzem, czy to Robur? Nie, no, Volkswageny miały takie. To był chyba Boxer silnik w układzie Boxer. W Garbusach był, a potem był też 1.6 w Volkswagenach Transporterach. Jak masz 100 tysięcy długu, to ty masz problem, pisze Krzysztof Kot. Jak masz 10 milionów długu, to bank ma problem. Tak, ale i tak człowiek ma problem wtedy też. Ochrona zdrowia leży i kwiczy, pisze moje Ham Radio. Nie wiem jak u lekarzy, bo pomiędzy wynagrodzeniem lekarza a pielęgniarki jest przepaść. Już ciężko znaleźć
jakąkolwiek osobę na oddział i dalej. Minimalne normy pielęgniarek na oddział już dawno poszły w zapomnienie. Pielęgniarki już nie walczą o wynagrodzenie, ale o normy zatrudnienia, bo nie da się zapewnić jakiejkolwiek opieki nad chorym. No, no właśnie, no i teraz tak. Jeśli człowiek o tym nie wie, nie, bo nie czyta gazet, ma to w dupie. Przepraszam, kopnąłem w aparat. Ma to w dupie, nie? Bo nie choruje. Jeszcze nie jest w wieku, że choruje. Ma 40 lat, tak jak ja, ma to ma w dupie dbanie o zdrowie, ponieważ jest zdrowy. Dziś mógłby coś jeszcze zrobić, nie? I nie mam tutaj na myśli głosowania na partie, które zadbają o ten system ochrony zdrowia, ale mógłby robić coś na przykład z własnym zdrowiem, wiedząc, że żyje w kraju, w którym po prostu jest pod tym kątem kiepsko. Albo mógłby się z tego kraju wynieść. A jak zachoruje, to już będzie mu troszkę za trudno. Naprawdę uważasz, że Rosjanie nie przyłożyli ręki do katastrofy smoleńskiej? Znając historię i wiedząc, że KGB nigdy nie wybacza, a Kaczyński narazi kacapom za Gruzję, wraku nadal nie zwrócili. Uważam, że nie musieli do tego przykładać ręki, że... mając w dupie procedury, jest sobie naprawdę bardzo łatwo zrobić krzywdę. A jak się jeszcze do tego jest kiepsko przeszkolonym i mało odpornym psychicznie, to się niestety tak kończy. Doktor Palimpsest pyta, czy pamiętam WTC. WTC było wtedy, kiedy ja byłem między szkołą średnią a studiami, czy to były moje najdłuższe wakacje w życiu. Ja już wtedy we wrześniu byłem w domu w Warszawie i się obijałem całymi dniami i pamiętam, że właśnie chyba jakoś późno wstałem i już leciał w telewizji materiał na ten temat. Jak przyszedłem po śniadaniu, przyszedłem ze śniadaniem jeść to śniadanie w sobie przed telewizorem, to już były na ten temat materiały, z tego co pamiętam. Tak, są takie właśnie momenty, o których się pamięta po wielu, wielu latach. Dobra, jeszcze przewidzę na koniec. A w ogóle chciałem powiedzieć, że później, po tej transmisji, ja ten pliczek ściągam i obrabiam i wycinam wszystkie takie momenty, jak ten, taką gadkę, która nie jest merytoryczna i później te wycięte elementy już nie są widoczne w materiale dla patronów, dla osób wspierających na serwisie patronite.pl. One mają dostęp do takiego właśnie zapisu wideo wyczyszczonego, a także w zapisie audio on jest wyczyszczony. Pytanie, co z posiadaczami broni przy powolnym upadku? Przepisów ani tylu służb nie ma, by odebrać ją obywatelom, ale spodziewa się niespodziewanego. Trudno powiedzieć, bo raczej spodziewałbym się, że ktoś będzie próbował broń rekwirować w razie jakiejś nagłej sytuacji, typu wojna, czy wprowadzenie stanu wojennego, czy jakaś rewolucja, kiedy wojsko na ulicę wychodzi i próbuje przejąć władzę. To wtedy, a nie w sytuacji jakiegoś takiego kryzysu powolnego, pełzającego. Chociaż z drugiej strony może się okazać, że ktoś populistycznie powie, mamy w Polsce 200 tysięcy posiadaczy broni i to ta broń od nich jest kradziona i potem na ulicach jest wykorzystywana do napadów. Chociaż tak naprawdę, gdyby ktoś dziś coś takiego powiedział, to trzeba powiedzieć, panie, a skąd masz pan te dane, bo nie ma żadnych danych, które pokazywałyby, że rzeczywiście tak jest. Nawet nie wiemy do końca, ile tej broni jest kradzione, bo policja nie ma takich statystyk. Ale może być tak, że na przykład ktoś w pewnym momencie powie, że no to od teraz musicie mieć jeszcze lepsze szafy pancerne i wszystkie szafy, które macie, trzeba wyrzucić i kupić nowe. Co też jest czymś, co dosyć mocno ograniczy dostęp do broni, no bo jak ktoś ma kilkanaście sztuk broni i ma do tego trzy szafy, to potem musi zapłacić kolejnych kilkanaście tysięcy złotych za kolejne nowe trzy szafy o lepszym standardzie, nie? Albo że będzie musiał zatrudnić firmę ochroniarską i powiadomienie alarmowe do każdej szafy, wkładając czujnik otwarcia i jeszcze zasilanie awaryjne, żeby ten czujnik nie był odłączony od prądu, kiedy ktoś odłączy cały dom od prądu. Albo może właśnie zostaną utrudnione przepisy w zakresie dostępu do broni, trzeba będzie część tej broni oddać. Ale to trudno zgadywać. Ja bym sobie tym głowę nie zaprzątał, bo jest to zbyt trudne do ustalenia. Dobra. To teraz jak się można zabezpieczyć przed tego typu powolnymi kryzysami? Napisałem ostatnio, że niestety, ja wam przeczytam to co napisałem. Znajdę to gdzieś na Twitterze pisałem. Zaczynam obawiać się o przyszłość kraju. Do czego to doszło, że dla utrzymania władzy publikuje się wojskowe dokumenty, które są sprzed lat, gdy sytuacja nie uległa zmianie. Przykro mi, bo trzeba przyznać rację tym, co mówili o dywersyfikacji majątkowej i geograficznej. Zostawmy meritum tego, co ja tutaj napisałem, bo nie chcę się o to teraz... Znowu, przepraszam, kopnąłem w aparat. Nie chcę się o to kłócić, bo to nie ma sensu, ale jest taki jeden człowiek, co w internecie mówi, że dywersyfikujcie się majątkowo i geograficznie. I niestety on mówi dużo różnych głupot, ale to jest rzecz, w której trochę trzeba przyznać mu rację. I starając się mieć jakieś zabezpieczenie na sytuacje kryzysowe,
finansowe, a finansowe zabezpieczenie uważam jest jednym z najważniejszych, trzeba się dywersyfikować majątkowo i geograficznie. Może dwa słowa, dlaczego to zabezpieczenie finansowe jest jednym z najważniejszych, ale Krzyśku, czy zapas żywności albo filtr do wody nie jest ważniejszy? Nie, jeśli nie masz pieniędzy przynajmniej na miesiąc życia, na naprawę lodówki, na naprawę samochodu, którym jeździsz do pracy, albo na, nie wiem, połatanie dziecku zębów, czy jakieś opłacenie rehabilitacji, to nie możesz kupować żywności na zapas, ani filtra do wody, ponieważ cię na to nie stać. Dopiero kiedy masz jakieś takie właśnie minimum finansowego zabezpieczenia, to dopiero wtedy możesz pakować pieniądze w większe wydatki. I też ostrożnie. Czyli nie, że masz 5 tysięcy złotych odłożone i będziesz sobie kupował za 15 kolejnych tysięcy, które masz odłożyć, sobie kupisz sprzętu. Nie. 10 tysięcy lub 15 odłożysz, a za 5 kupisz sprzęt. Sprzętem nie zapłacisz za wizytę u dentysty, nie zapłacisz agregatem brudotwórczym za naprawę lodówki, to znaczy zapłacisz tylko z dużą stratą i po jakimś czasie sprzedając go na OLX-ie. Nie. Najpierw zabezpieczenie finansowe. I jak to zabezpieczenie finansowe robić? No, mogło się wydawać na przykład, że doskonałym zabezpieczeniem finansowym są mieszkania, że to tak w skali rodzin, że rodzina może mieszkania, działki, lokale użytkowe, że jak mamy jakieś pieniądze, to pakujemy je w działkę i na tej działce możemy później, tę działkę możemy później sprzedać, to jest dobra lokata kapitału. Nie, to znaczy są ludzie, którzy tak robią, ale jak kurde, inaczej ustawiam aparat niż zwykle. Jedna z nóg statywu jest pod biurkiem. Ja tam w swoją nogę wsadzam i po prostu co chwilę zawadzam, a wiedziałem, że tak będzie. W każdym razie, zabezpieczenie finansowe w formie nieruchomości jest dobre tylko pod pewnymi warunkami. To znaczy nie jest dobre na takiej zasadzie, że sobie kupujemy działkę, liczymy, że kiedyś ją w razie czego odsprzedamy z zyskiem i to będzie nasze zabezpieczenie. Że dzięki temu, że mamy pieniądze w tej formie działki, to nam nie, to te pieniądze nie będą nam tracić na wartości. Bo może się zdarzyć, że ta działka będzie nagle właśnie obok fermy, gdzie się hoduje fretki, gdzie jest smród, brud i ubóstwo, do tego jeszcze krzyki tych mordowanych fretek. Albo okaże się, że tam na przykład zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego i już nie może tam nic zbudować, na co liczyliśmy, że zbudować będzie można, kiedy tę działkę kupowaliśmy, nie? Więc nie. Inaczej wygląda sytuacja na przykład z mieszkaniami. Można zakładać, że mieszkanie będzie zawsze się opłacało wynajmować, ale jeśli robimy sobie taki biznesplan zakupu mieszkania, jego wynajmowania, opłaci się nam kupić mieszkanie i to mieszkanie później ludziom wynajmować i robimy taki biznesplan w warunkach dzisiejszych, kiedy mieszkań jest niedobór, a w międzyczasie zostaną wprowadzone i ja nawet bym się zgadzał, że takie słuszne te postulaty, żeby były budowane tanie mieszkania na wynajem od państwa czy od samorządu, tak jak są mieszkania, powinny być mieszkania komunalne dla najsłabiej usytuowanych rodzin, tak samo mogą być mieszkania budowane na wynajem przez samorządy i przez państwo, a niekoniecznie tylko przez fundusze inwestycyjne zagraniczne, które będą doić Polaków, bo to chyba nie jest dla Polaków dobre, żeby ich w ten sposób dojono. Wiecie, jak fundusz inwestycyjny przychodzi i kupuje 30 mieszkań w inwestycji, no to nie jest tak, że to są ludzie, kupują sobie jedno mieszkanie i drugie, w jednym mieszkają, a drugie po babci na przykład wynajmują, nie? Takie rodziny też są, ale to nie jest problem. Problemem są właśnie te fundusze, które kupują mieszkań po 30, bo mają kasy jak lodu. No i jeśli w tej sytuacji rynkowej dziś, na przykład, dziś wynajem mieszkania kosztuje 3000 zł i opłaca nam się kupić mieszkanie i je utrzymać, żeby je wynajmować, a po wprowadzeniu tego budownictwa, właśnie takiego nisko, taniego budownictwa czynszowego, wartość tego mieszkania na wynajem będzie 2000 zł miesięcznie, a nie 3, no to nasza sytuacja się zmienia drastycznie. Czyli to też nie jest idealne rozwiązanie, które będzie skuteczne w każdej sytuacji. Nie? Lekret napisał, a to prawda, ziemia to inwestycja, mieszkam w rejonie, gdzie jest niedobór mieszkań dla pracowników i agencje pracy szukają domy na wynajem. Tak, ale było tak na przykład, jak budowana była autostrada Warszawa-Poznań przed Euro 2012. Ja tam swego czasu jeździłem trochę po tych okolicach, gdzie się te autostrady budowało i tam na przykład było bardzo wiele takich, tam chińskie firmy weszły na tę budowę, z tego co pamiętam, w okolicach Warszawy, tam Żyrardów, Skierniewice i tak dalej. I w stronę Łowicza chyba też dalej, czy Skierniewice na wysokości Łowicza, nieważne, nie pamiętam. W każdym razie było dużo takich kwater, a po tej budowie co z tymi kwaterami? Przecież one teraz są w zasadzie bezwartościowe, nie? I ktoś, kto sobie zbudował taki dom albo urządził te kwatery w, nie wiem, $100, to teraz został jak Himmelsbach z angielskim albo Zabłocki z mydłem. Także nie można powiedzieć, żeby to nigdy nie było dobrym zabezpieczeniem. Często będzie.
ale nie można, nie wolno, absolutnie nie wolno wam zakładać, a jesteście przecież ludźmi myślącymi, nie wolno wam zakładać, że to będzie dobre zabezpieczenie zawsze. Dobra, chowam ten komentarz. Jeśli mam pieniądze na kontach, no to dobrze mieć je w różnych bankach, żeby katastrofa jednego banku, który upadnie, nie spowodowała, że stracimy wszystkie pieniądze. Tak, ja wiem, jest bankowy fundusz gwarancyjny, ale bankowy fundusz gwarancyjny nie wypłaci wam wszystkich pieniędzy. I to nawet nie chodzi o to, że ten fundusz gwarancyjny ma tam jakieś maksimum, bo ogromna większość z was, większość z nas nie musi się tym przejmować, bo tam bankowy fundusz gwarancyjny gwarantuje depozyty do jakiejś tam kwoty. Powyżej tej kwoty już nie gwarantuje. Mało kto z nas, prawdopodobnie z tych 170 osób, które oglądają nas dzisiaj, nie ma tam ani jednej takiej osoby, która ma w banku więcej niż wynoszą gwarancję BFG. Ale jeśli padnie banków 5 w skali całego kraju, to BFG się po prostu nie wypłaci. Nie? Więc dobrze jest mieć te pieniądze w kilku różnych bankach, żeby jeśli jeden z naszych banków będzie w tych 5, a pozostały, na przykład 2 pozostałe banki będą bezpieczne, to wtedy nie stracimy wszystkich naszych pieniędzy, tylko część. Można rozważyć trzymanie pieniędzy gdzieś w banku zagranicznym. To też jest jakieś rozwiązanie. Wiecie, też banki, mówimy teraz o przygotowaniu się na powolny upadek, ale bank może zostać, możemy my stać się ofiarą hakerów, czy jakiegoś tam skamu, ktoś po prostu do nas zadzwoni i nas oszuka przez telefon i stracimy wszystkie pieniądze z jednego banku. Jak pomyślimy, to może nie stracimy pieniędzy z drugiego. Jeśli mamy pieniądze, to też w różnych walutach, no bo powolny upadek naszej krajowej gospodarki będziemy też obserwować po rosnących cenach walut zagranicznych. No jeśli mamy część pieniędzy w walutach zagranicznych, to ten powolny upadek rzeczywiście pozwoli, że nasz portfel tylko w części straci, nie? Tak samo, jeśli będziemy mieli złoto, metale szlachetne, może nawet dla ludzi, którzy lubią takie ryzyko, to Bitcoin. To właśnie Obca Time napisał, że Bitcoin to jest cyfrowe złoto. Nie wiem, no Bitcoin sam w sobie nie ma żadnej wartości. Złoto jest wykorzystywane w przemyśle, do produkcji biżuterii, więc jakąś tam wartość samo w sobie ma. Ale ja też mam trochę Bitcoina i uważam, że można o Bitcoinie myśleć pod tym kątem. Dobrze jest też mieć ubezpieczenie. Ubezpieczenie na życie na przykład, właśnie po to, żeby gdy się coś złego stanie, móc stanąć na nogi. W sensie, jak ja umrę, to nie stanę na nogi dzięki ubezpieczeniu na życie, ale moja rodzina stanie na nogi dzięki ubezpieczeniu na życie, dzięki temu, że będą mieli pieniądze na przykład, żeby mnie pochować, nie licząc na zasiłek z ZUS-u. A w ogóle to jest... O pochówku w Polsce moglibyśmy gadać. Ja na przykład bym bardzo chciał być spalony i rozsypany, a się jeszcze nie da. Dlaczego? Chyba dlatego, żeby branża pogrzebowa mogła dobrze zarabiać. Dobra. Innym elementem tego zabezpieczenia może być na przykład nasza wiedza i umiejętności. Na przykład umiejętności językowe. Dużo łatwiej jest podjąć decyzję o emigracji za granicę, jeśli mamy jakiekolwiek zdolności językowe, a nie musimy jechać gdzieś za granicę bez języka i pracować z sami Polakami, licząc na to, że nas nasi rodacy nie oszukają, bo przecież bywa różnie, nie? Tutaj Katarzyna Dąbrowska napisała, że dobre przygotowanie to zdobywanie umiejętności. Im więcej umiesz, tym mniej tracisz i tego nikt nie ukradnie. To prawda, tu z gwiazdeczką, bo tu mam jedno zastrzeżenie do tego, co napisałaś, Katarzyna. Ale właśnie wiedza, umiejętności, wykształcenie, te umiejętności na jakiejś zasadzie, umiejętności, kursy, certyfikaty, kurs na wózek widłowy, kurs masażysty, certyfikat, że umiemy programować, albo że mamy jakąś tam, nie wiem, certyfikat zrobiony bezpłatnie choćby w Google dotyczący reklamy w internecie. Google'owy certyfikat. Tego typu rzeczy, które nam później ułatwią znalezienie pracy, gdybyśmy mieli taką potrzebę, nie? Sytuacja gospodarcza w kraju się pogorszy, ale mając wiedzę, mając umiejętności, znając języki, będziemy mogli łatwiej wyjechać za granicę. W ogóle tutaj przyda się taka dobra elastyczność. Zawsze mówimy o tej poduszce bezpieczeństwa, tak? Albo takim porównaniu, że mamy taką siatkę rozpiętą. Czekajcie, wyłączę ten komentarz Katarzyny. Za chwilę go znowu włączę, ale jest mi na razie potrzebny, żeby go wyłączyć. Mamy taką siatkę rozpiętą nad ziemią w cyrku. I mamy dwa takie wysokie słupki i tam sobie tak latają pod niebem, pod tym dachem tego cyrku akrobaci. I robią różne ćwiczenia, ale ta siatka ich zabezpiecza. Ale oni na tę siatkę nie spadają, ale ta siatka ich zabezpiecza. Właśnie o takie zabezpieczenie przed sytuacjami kryzysowymi, przed takim powolnym spadkiem, takim powolnym pogorszeniem się sytuacji, o takie zabezpieczenie chodzi. Pojawił się jeden z moich ulubionych youtuberów, którego chciałbym pozdrowić, Krzysztof Łuksza. Krzysztof przesłał również pozdrowienia. Przed chwilą byłem, Krzysztofie, na twoim live'ie, ale musiałem uciekać na mój, nie, że udało tobie się wpaść tutaj do nas.
Im więcej mamy takiej elastyczności, tak jak ta siatka bezpieczeństwa, i im łatwiej jest nam wprowadzać zmiany w naszym życiu, tym łatwiej nam się będzie przystosować do takiego kryzysu. Być może nie wyłapiemy go łatwiej, a czasami nawet może się okazać, że będzie nam trudniej wyłapać ten kryzys, ponieważ będziemy sobie mówić, a jakoś to będzie. W ogóle to jest takie powiedziałbym, typowo polskie, to jest trochę taka typowo polska filozofia właśnie, że jakoś to zawsze będzie, nie? Że jeszcze nigdy nie było tak, żeby w ogóle nie było, więc na pewno sobie damy radę. I to nie jest złe, bo to jest optymistyczne, ale z drugiej strony niestety to może człowieka czasami uśpić. I może dać, o tutaj Krzysztof zadał takie pytanie, Krzysztof Łuksza, czytam. Czy jest taki moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w 100% przygotowani na trudne czasy? Ja uważam, że nie. Bo, to znaczy, pomijając ludzi takich naprawdę najbogatszych, którzy mogą to zlecić komuś i po prostu wydać skończoną ilość pieniędzy i mieć to z głowy, to pomijając ludzi bardzo bogatych, to wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie. Zawsze można coś usprawnić, polepszyć, odświeżyć sobie wiedzę w zakresie na przykład pierwszej pomocy, wymienić leki na nowe, wymienić agregat na lepszy, paliwo do agregatu i tak dalej. Ale no, dobrze jest starać się gdzieś tam do tego celu zawsze dążyć. I im większą mamy właśnie tę elastyczność, im bardziej mamy takie poczucie, że w razie czego sobie poradzimy, że w razie czego mogę ja dziś sprzedać tę restaurację, ten sklep z prezentami, czy mój dom, wyprowadzić się, zacząć nowe życie gdzieś za granicą, tym bardziej będę bezpieczny w sytuacji kryzysu, bo łatwiej mi będzie tę zmianę poczynić, tym mniej wtopię, bo właśnie to tak ten problem z tymi kosztami już utopionymi w coś będzie dla mnie mniejszy, bo po prostu wstanę, sprzedam i wyjadę. I tu się na przykład okazuje, że znaczenie mogą mieć dzieci, bo w pewnym okresie życia dzieci są pod tym kątem obciążeniem, nie? Ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, że dziś wyprowadzam się z Polski, no bo to zabieram ze sobą dzieci i dzieci zaczynają życie w nowym kraju. No można i gdybym był zmuszony, to pewnie byśmy to zrobili, ale no, starałbym się naprawdę za wszelką cenę tego uniknąć, nie? I może się okazać na przykład, że w pewnym okresie osoby, które nie mają dzieci, pod tym kątem mają łatwiej. W innym okresie później osoby, które mają dzieci, mają łatwiej, dlatego że dzieci mogą być elementem ich sieci wsparcia, tej właśnie sieci zapewniającej im elastyczność, na przykład zapewniającej im w razie czego dach nad głową. No co, rodziców pod dach na jakiś czas nie przyjmiesz? No przyjmiesz, jeśli mieliście dobre relacje, jeśli twoi rodzice nie byli dla ciebie draniami. Także na dwoje babka wróżyła, każdy kij ma dwa końce, a proca trzy, więc to zależy. Ale dobrze jest mieć taką elastyczność, dobrze. To jest, powiedziałbym, nawet cecha charakteru, cecha psychiczna, bo jeśli ktoś nie lubi zmian, to będzie mu ciężko. Jeśli ktoś może nie tyle lubi zmiany, on może ich dalej nie lubić, ale jest mu się do tych zmian łatwiej zaadaptować, to jemu będzie łatwiej przetrwać taki kryzys, bo będzie bardziej skłonny podjąć decyzję odpowiednio wcześnie. Dobrym przykładem, którym ja się zawsze posługuję, jest decyzja o ewakuacji. To nie do końca się odnosi do powolnego kryzysu, bo zazwyczaj ewakuujemy się przed czymś drastycznym, co dzieje się szybko. Zamieszki, wojna, pożar, front pożaru lasu, który przyszedł do naszej miejscowości i my się ewakuujemy, no nie? Ale przecież przeprowadzka do innego państwa też jest do pewnego stopnia ewakuacją, tylko bardziej zaplanowaną i zrobioną powoli. I w odpowiedzi na taki kryzys mniej, bardziej właśnie pełzający, powolny kryzys, powoli się rozwijający. I jeśli jesteśmy do tej ewakuacji dobrze przygotowani, to chętniej się ewakuujemy, niż kiedy nie jesteśmy przygotowani wcale i na przykład stracimy na tej ewakuacji cały nasz dobytek. To jest jeden z powodów, dla których ludzie się nie lubią ewakuować, kiedy idzie powódź, bo liczą, że tak bardzo źle nie będzie, a przynajmniej nie stracą całego swojego majątku, bo będą go pilnować, żeby ktoś go nie rozkradł. Nie? Gdyby byli lepiej przygotowani do ewakuacji, gdyby mieli ubezpieczenie, gdyby mieli jakąś tam elastyczność, to się stamtąd wyniosą, uratują życie, a dobytek spiszą na straty i po prostu kupią sobie go w nowym miejscu. Jeszcze raz. Bardzo pod kątem takich kryzysów pomocna jest daleko idąca niezależność od systemu, czy samowystarczalność. Ja nie będę mówił tutaj w tym momencie, o jaki tutaj system chodzi, bo to nie ma znaczenia. Jakikolwiek system wsparcia. Może to być system elektroenergetyczny. Łatwiej jest sprzedać dom w kiepskiej dzielnicy albo w kraju, w którym energia jest bardzo, bardzo droga, jeśli mamy dom, który jest samowystarczalny energetycznie. Albo przynajmniej przez część roku jest samowystarczalny energetycznie, nie? Bo ten dom nie ma dużych kosztów jego utrzymania, skoro i tak większość energii produkujemy sobie sami. Możemy też, na przykład, większą wartość będzie miał ten dom, o którym mówiłem wcześniej, który jest dobrze zaizolowany. Dzięki temu, że jest dobrze zaizolowany, wymaga mniej węgla i nawet jeśli ten koszt ogrzewania tego domu wzrośnie, bo koszt węgla wzrośnie, to i tak nie będzie to bardzo tragiczne. Jeśli mamy firmę, którą na przykład prowadzimy we własnym lokalu, czyli jesteśmy trochę niezależni od tego wynajmowania tego lokalu,
co też bywa dużym kosztem. I jeszcze do tego spłaciliśmy kredyt na ten lokal, bo gdzieś go kupiliśmy tanio od gminy w jakimś przetargu i wyremontowaliśmy. To jest coś, co nam daje właśnie niezależność od tego systemu. Taką pod pewnymi względami samowystarczalność. Im większą mamy tę niezależność, samowystarczalność od systemu, od wsparcia, od państwowych pieniędzy, od gazu z rurki, od wody z kranu, tym lepiej. No i wreszcie, jak reagować na taki kryzys? Nie wiem. To znaczy, nie zostawię Was tutaj po tym dzisiejszym materiale z listą rzeczy, co należy robić, żeby skutku takiego kryzysu uniknąć. Bo to zawsze będzie zależało od sytuacji. W przypadku takich powolnych kryzysów jest przynajmniej o tyle dobrze, że można się skonsultować, że można podejmować decyzje wspólnie, na przykład w gronie rodziny, na przykład w gronie zaprzyjaźnionych przyjaciół, z którymi wspólnie, no nie powiem, że przygotowujemy się na trudne czasy jako jedna grupa, ale przynajmniej o tych trudnych czasach rozmawiamy i wymieniamy się doświadczeniami, nie? I dzięki temu, że jest możliwość skonsultowania się, zasięgnięcia opinii ludzi w innej miejscowości, w innym kraju być może, dzięki pomocy internetu, czy poczytaniu artykułów albo badań naukowych, albo jakichś danych statystycznych dotyczących innych państw, na przykład w zakresie, nie wiem, opieki lekarskiej, albo w zakresie zachorowań na jakąś chorobę, która jest pochodną zanieczyszczenia powietrza. Jeśli na przykład mamy problemy z rodzi nam się kolejne dziecko, nie chcemy, żeby miało astmy, to szukamy takiego miejsca, w którym jest mało astmy, bo to świadczy, że albo jest dobre powietrze, albo się o te dzieci dba i dzięki temu te dzieci mają mniej astmy, nie? I po prostu tam się przenosimy. Ta reakcja dobrze, żeby była po prostu adekwatna, żeby była odpowiednio wczesna. Im będzie późniejsza, tym więcej wtopimy, tym więcej stracimy na sprzedaży tego mieszkania, czy na sprzedaży tego naszego rodzinnego biznesu. Ale jeśli jesteśmy do tego przygotowani, jeśli mamy właśnie tę elastyczność, to zabezpieczenie finansowe, jakiś plan B, to i tak damy sobie radę. I o to przede wszystkim chodzi. Dobra, mniej więcej doszliśmy do momentu, w którym skończyły się tematy, które chciałem omówić, więc troszkę się napiję i poczytamy, jakie macie pytania. Dominik napisał. Nie, to nie to pytanie. Dwa komentarze wskoczyły, wyświetliło się inne. Pytanie. A kiedy jest ta granica wtopy? Czy jeszcze możliwości bezpiecznej zmiany życia bądź pracy? Kto wie, to garniec złota. Tak, nie da się na to pytanie odpowiedzieć wprost. Pomocne może być, może nie tyle do ustalenia, czy to jest już moment, w którym dzieje się coś bardzo złego, ale do ustalenia, że to jest moment, w którym ja się chcę przenieść, zmienić pracę, zareagować, sprzedać ten biznes, jest wyznaczenie sobie zawczasu jakichś konkretnych kryteriów. Rozmawialiśmy na początku o przykładzie firmy, jakiegoś sklepu z prezentami, którego sytuacja powoli upada. I obserwujemy jego wyniki finansowe. To jest ta metryka, którą sobie wyznaczyliśmy, którą obserwujemy, ale wyznaczywszy sobie tę metrykę, powinniśmy powiedzieć sobie, tu jest taka gruba kreska. Kiedy dotrzemy do tego poziomu, ja po prostu to sprzedaję. I to trzeba zrobić jak najwcześniej. To trzeba zrobić odpowiednio wcześnie i później się tego trzymać. Bo jeśli tego nie zrobimy, przyjmijmy taką sytuację, że mamy ten sklep, jesteśmy na zero i zakładamy sobie, dobrze, w momencie, w którym będę 100 tysięcy złotych pod kreską, to ja ten sklep sprzedaję, wycofuję się z niego. Będę miał stratę 100 tysięcy, ale to przełknę, jestem przedsiębiorczy, nie wiem, wycofam trochę pieniędzy, które mam odłożone na emeryturę, przeżyję, zacznę w innym miejscu. Nie? I tak sobie powiem. To jest jeden scenariusz. W drugim scenariuszu sobie tego sztywnego poziomu nie wyznaczam. No i tam moje konto stopniowe, tam minus 50 tysięcy, minus 80 tysięcy, minus 90 tysięcy, minus 100, minus 130, minus 200, bla, bla, bla. Niżej spadnę. Gdybym wyznaczył sobie te 100 tysięcy w odpowiednim momencie i potem, co jest bardzo ważne, potem się tego trzymał, byłoby mi lepiej. Może za wcześnie ustawimy ten poziom. Może za późno. Jezu, zapowietrzyłem się. Może za późno. Lepiej jest go wyznaczyć i to zrobić, niż później to przegapić. Lekret napisał. Lekret napisał, to nie jest śmieszne, co Lekret napisał, tylko śmieszne jest to, co ja za moment zrobię. Też nie jest do końca śmieszne. Lekret napisał, w wieku 37 lat przeprowadziłem się do Niemiec. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Co jest śmieszne, chociaż nie jest śmieszne, jest to, co ja powiem, ponieważ mi się to skojarzyło, że Żydzi w 37 w Niemczech jeszcze mogli coś zrobić, nie? W 32, w 36 jeszcze mogli coś zrobić. W 43 czy w 41, kiedy siedzieli w Oświęcimiu, nie mogli zrobić już nic. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy jest kryzys powolny,
sytuacja polityczna w tym konkretnym przypadku osób pochodzenia żydowskiego robiła się coraz gorsza, ponieważ była taka sytuacja polityczna w kraju, jaka była, i wreszcie ci ludzie najzwyczajniej w świecie ginęli w obozach koncentracyjnych, ponieważ taką politykę dla nich wyznaczyło państwo przy aplauzie części obywateli. To też jest dobry, bardzo dobrze przemawiający do wyobraźni przypadek, przykład takiego wolno pełzającego kryzysu, w którym ci ludzie mogli zrobić bardzo wiele. Oni mieli wiele lat, żeby się wynieść z Niemiec, żeby przy pierwszych pogromach stracić trochę pieniędzy, przy pierwszych, nie wiem, przy pierwszych atakach na żydowskie sklepy sprzedać ten sklep ze stratą, ale uratować życie. Nie? A część z nich wolała zostać. Ja się tu urodziłem, ja tutaj będę mieszkał, honor mi nie pozwala się wynieść. No i potem honor doprowadził do tego, że ci ludzie ginęli w obozach koncentracyjnych. Niestety. Owca time. Wszystkie kryzysy są zaplanowane przez banksterkę. Na przykład manipulacja stopami procentowymi, ładowanie ludzi pod pociąg zmiennych stóp procentowych, a potem zabranie im kasy też przez inflację. Nie wiem, czy jest jakiś rząd światowy, który te kryzysy generuje. Natomiast jest takie powiedzenie, żeby nigdy nie dać dobremu kryzysu, żeby nigdy nie stracić szansy na wykorzystanie dobrego kryzysu. Never let a good crisis go to waste. Żeby się zmarnował jako okazja na zrobienie czegoś. Co sądzisz o powolnym gromadzeniu oszczędności w obcej walucie? Pisze Adrian. Chodzi mi na przykład o to, że takie pieniądze chyba trudniej roztrwonić w czasie jakiejś zachcianki. Na przykład grill na promocji, muszę go mieć. I ja tutaj przewinę, takie było pytanie przed momentem, do którego chciałbym nawiązać. No gdzie to jest? To diabła. O, doktor Palimpsest. Opowiedz nam więcej o Bitcoinie. Jak go przechowujesz itp., gdzie kupić, jak handlować? Na to pytanie nie odpowiem, ponieważ nie wiem, czy rozwiązania, które ja stosuję, są dobre, ale opowiem wam, w jaki sposób ja inwestuję pieniądze w Bitcoin oraz w waluty. Cyborg napisał, że najlepiej w koronie szwedzkiej. To akurat chyba się do końca ostatnio nie sprawdziło, ponieważ te korony szwedzkie było trudno wymieniać w kantorach, czy norweskie. Nie chciałbym nakłamać. W każdym razie, Adrian. Pod pewnymi względami pieniądze w obcych walutach jest trudniej roztrwonić, ale to wszystko zależy od tego, w jakiej formie te pieniądze masz. Jeśli masz je w gotówce, to rzeczywiście trudniej jest te pieniądze wyjąć z, nie wiem, z sejfu czy spod poduszki, zanieść do kantoru, wymienić na złotówki, nie? Niż gdybyś miał te papierowe złotówki polskie. Ale jeśli masz to w koncie, na koncie w banku, gdzie przez aplikację możesz sobie w dowolnym momencie wymienić te złotówki, to nie, jest coś, co cię przed tym zabezpieczy. Ale jaka jest metoda, którą ja stosuję, jeśli chodzi o inwestowanie w na przykład waluty, albo właśnie w Bitcoin, czy w złoto, czy w srebro? Mianowicie, jeśli mam jakieś pieniądze, które sobie odkładam na te rzeczy, na przykład, przyjmijmy dla przykładu, że mam trzy konta walutowe, euro, dolary i, nie wiem, franki szwajcarskie. Ja mam trzy konta walutowe i co miesiąc odkładam sobie na bok 1000 zł. To nie jest moja sytuacja, ale przyjmijmy, że taka jest. Co miesiąc odkładam sobie 1000 zł na te trzy konta walutowe i ja starałbym się w takiej sytuacji nie kupować co miesiąc za 333 zł trzy różne waluty, tylko co miesiąc doprowadzać do sytuacji, że stan na moich kontach walutowych jest wszędzie taki sam. To znaczy, po jednym miesiącu, pomijając zmianę kursu walut, że mam na tym koncie 1000 zł, tych trzech kontach 1000 zł, potem jeśli na przykład będę miał na jednym koncie 350, na drugim 300, bo jedna waluta podrożała, druga staniała, to tam, gdzie staniała, kupię więcej, a tam, gdzie podrożała, kupię mniej. Dzięki temu troszkę właśnie wyrównuję te takie fluktuacje mniejsze i w ten sposób troszkę mam te zakupy bardziej uśrednione. I tak samo można robić z Bitcoinem, tak samo można robić z walutami oraz Bitcoinem. Czyli na przykład powiedzieć sobie, że mam tysiaka, co miesiąc odkładam tysiaka, 500 zł na Bitcoin, 500 zł na waluty. Nie, co miesiąc odkładam tysiaka, żeby po wpłaceniu tego tysiaka na Bitcoin i na waluty mieć na obydwu kontach tyle samo. To jest, myślę, taka najbezpieczniejsza metoda, przynajmniej taka najbezpieczniejsza, którą ja znalazłem. Lekret napisał, dawać łapkę, ludzie. Dziękuję. Tak, poproszę. W ogóle dawno nas tak dużo nie było, widzę, że ten materiał wam się spodobał. To fajnie, łapki w górę są sygnałem dla algorytmu, że się materiał wam spodobał. A właśnie, pisze Warai Otoko, może jako grupa lepiej?
Co myślisz o stworzeniu takiej komuny lub wioski z rodziną i znajomymi, samowystarczalność, etc.? Jeśli się da, czy to nie jest najlepsza opcja? Nie da się. To znaczy, może są jakieś przypadki pojedynczych rodzin, które są w stanie to w taki sposób zrobić, ale w innych przypadkach jest to prawie niewykonalne. Nawet ludzie, którzy się ze sobą wychowywali, rodzeństwo ma tak różne cele i plany życiowe i różne poglądy, na przykład fajna sytuacja awaryjna, że bardzo trudno jest zachęcić rodzinę, żebyśmy wszyscy kupili działki obok siebie i zbudowali komunę, w której będziemy wspólnie funkcjonować. Nie, to jest bardzo trudne. A z obcymi ludźmi to jest jeszcze bardziej. Dlatego nie nastawiaj się na to. Warto jest mieć ścisłe relacje z wieloma ludźmi, taką właśnie sieć wsparcia i ona jest potrzebna nie tylko wtedy, kiedy stracimy pracę, lecz także jest mężczyzną potrzebna. Kiedyś nagrałem ten temat osobny materiał, to jest coś, o czym trzeba powiedzieć jeszcze więcej. Jest to potrzebne także mężczyznom do tego, żeby nie popełniali samobójstw, kiedy pogarsza się ich sytuacja finansowa, ale też pogarsza się ich sytuacja psychiczna. Potrzebują też właśnie ludzi, z którymi będą mogli pogadać i którzy poradzą im, że trzeba pójść do psychiatry, wziąć psychotropy, a nie się wychuśtać. Pyta Szper. Jakie jest twoje podejście do przechowywania oszczędności poza formą fizyczną, typu akcje na giełdzie, krypto, dywidendy i tak dalej? I wydaje mi się, że najlepszą formą są te właśnie fizyczne. Znaczy, wszystkie fizyczne sposoby lokowania oszczędności, papierowe waluty, czy chciałem powiedzieć plastikowe złoto, złoto, metale szlachetne, coś, co możesz mieć fizycznie w ręku, fizycznie zapakować do plecaka i z tym wyjechać, to jest dobra metoda, ale nie możemy pozwolić sobie na to, żeby wszystko mieć w takiej formie. No bo w takiej formie jest to najłatwiej stracić w razie włamania, kradzieży czy napadu. Jak ktoś przystawi twojej żonie pistolet do głowy, to wyśpiewasz kombinację do sejfu, nie okłamuj się, że będzie inaczej. Może wtedy udać się jakoś ukryć w kwestię konta bankowego twojego, logując się do innego banku niż ten zwykle, w którym masz najwięcej pieniędzy. I wtedy pokażesz ludziom, że nie masz nic więcej, że nie jesteś w stanie więcej nic oddać. A w przypadku czegoś, co jest w sejfie, no to co powiesz? Czy nie w sejfie. No nieważne. Poza tym możesz to też stracić w razie powodzi czy pożaru. Jak ci się dom spłonie, może to złoto potem gdzieś znajdziesz. Ja bym na to nie liczył, a gotówka spłonie. Więc uważam, że dobrze jest mieć to również w formie cyfrowej. Także z tego względu, że łatwiej jest to w razie czego zabrać. Nie jest trywialne zabranie walizki gotówki, a zabranie ekwiwalentu walizki gotówki w Bitcoinie za granicy jest banalne. Fizyczne elementy są jak najbardziej najlepsze, napisał Krzysztof Kot. Papierowe inwestycje są raczej pod spekulacje. No ja się nie do końca właśnie z tym zgadzam, bo papierowe inwestycje, czyli takie inwestycje, nazwijmy to cyfrowe, że sobie kupuję jakieś tam ETF na złoto, mają sens. Choćby też ze względu na tę większą elastyczność. Czekajcie, jest coś, co będzie trzeba zaraz z nim iść, na razie go wezmę. Chodź, Mordko. Chodź. Pokaż się, proszę widzom, to jest Stefcia. Tak, więc papierowe inwestycje, czy inwestycje takie właśnie cyfrowe, można by nawet do pewnego stopnia powiedzieć wirtualne, mają swoje dobre strony. Slavo Info napisał, Europa się zwija, starzy umierają, a młodzi się nie rodzą, przeludnienie jest tylko w dużych miastach. No właśnie, teraz zobaczcie, to jest taki przykład kryzysu bardzo długotrwałego. Kryzys demograficzny jest długotrwały i nie będzie działać szybko. To nie jest tak, że my szybko zauważymy, że jest sytuacja bardzo trudna. I też to jest kryzys, na który nie mamy żadnego wpływu, bo jeśli państwo podejmie decyzje pozwalające na łatwiejszy napływ imigrantów, albo doprowadzi do sytuacji, w której ludziom się będzie opłacało rodzić dzieci, ludzie będą mieć po prostu więcej dzieci, to ten kryzys być może uda się zażegnać. A jeśli państwo tego nie zrobi, albo zrobi to za późno, to będzie za późno i okaże się, że na przykład właśnie nie ma lekarzy, którzy mogliby nas leczyć, a ponieważ albo nasze mieszkania, które kupiliśmy na wynajem, już nie są nic warte, ponieważ w miejscowości, nie wiem, na przykład w Lublinie, który jest dużym miastem, ale jest miastem dużym i tam jest dużo ludzi właśnie między innymi ze względu na uniwersytety, a jak będzie mniej studentów, to te uniwersytety będą mniej warte i mieszkania w Lublinie będą mniej warte niż mieszkania w Warszawie, gdzie są jednak mimo wszystko troszkę lepsze uczelnie i raczej dzieci będą później jeździć do Warszawy, a nie do Lublina, żeby studiować. Jeszcze był taki komentarz Katarzyny. Ja muszę tutaj Katarzyny ten komentarz na chwilę wrócić. On odnosił się do tych umiejętności. Katarzyna napisała tak. Dobre przygotowanie to zdobywanie umiejętności. Im więcej umiesz, tym mniej tracisz. Z jednym wyjątkiem. Tracisz czas, który mógłbyś poświęcić na coś innego. To znaczy, nabywając jakąś umiejętność, tracisz czas, którą mogłabyś poświęcić na zrobienie czegoś innego. Więc nie można powiedzieć, że co do zasady zawsze lepiej jest się czegoś nauczyć niż nie. Lepiej jest się czegoś nauczyć, niż ten czas przepieprzyć na głupoty.
ale może się okazać, że lepiej jest się czegoś nie uczyć, niż poświęcić ten czas na wypoczynek, który jest ci po prostu niezbędny do funkcjonowania organizmu. No, także trudno powiedzieć z góry, że zawsze jest, że zawsze lepiej jest się czegoś nauczyć. Dobry pies na kryzys, dobra poduszka, ciepła i miła, darmowe ogrzewanie. Tak, ale to trzeba karmić, to nie jest dobry pies na kryzys. Ale przynajmniej nie żre tak dużo, to też jest ważne. Nie możemy przyjmować tych ludzi. Nie, błagam cię, weź wypad z takimi komentarzami, bo to po prostu nie bądź rasistą i nie zachowuj się jak rasista, wypad mi stąd z takimi komentarzami. Powinienem był nawet tego komentarza w ogóle nie wyświetlać. Najlepsza inwestycja teraz, pisze Lekret, to metale ziem rzadkich i cena wzrośnie w ciągu 10 lat trzykrotnie. I to są bardzo delikatne przewidywania. A nie było tak, że ostatnio jakieś duże złoża ziem rzadkich odkryte zostały w USA? To jest właśnie kłopot, bo wydaje mi się, że trudno jest zgadywać. I też najważniejsze jest, żebyśmy nie trzymali wszystkich pieniędzy w tej jednej formie. Bo nie wiadomo, jak to będzie. No ale wiecie, żeby nie trzymać wszystkich jak w jednym koszyku, to z całą pewnością wszyscy rozumiemy. Dobra, kochani, ja będę powoli kończył. Przewinę sobie jeszcze trochę, czy nie ma jakichś innych komentarzy, które trzeba byłoby przeczytać. Napisała jeszcze Katarzyna Dąbrowska. Właśnie. Przydałby się materiał o psychologicznych problemach kryzysu. Głowa równie ważna jak złotko w skarpecie. A są ludzie, którzy uważają, że nawet bardziej, że takie optymistyczne podejście do życia, że takie właśnie poczucie, że sobie poradzimy, jest kluczowe do przeżycia w sytuacji kryzysowej, kiedy nasz samochód się gdzieś rozbije, czy samolot się rozbije na bezludnej wyspie, ale też w razie takiego kryzysu finansowego. Dlaczego ludzie się rozwodzą? Przez problemy w małżeństwach. Z czego się biorą problemy w małżeństwach? Z problemów finansowych. Czemu ludzie się huśtają? Ponieważ mają problemy finansowe również. Jeśli ktoś jest odporniejszy psychicznie na tego typu kryzysowe sytuacje, będzie mniej... jego rodzina będzie obarczona mniejszym ryzykiem, że ten człowiek strzeli sobie samobuja po prostu. Więc to jest temat, który jest bardzo ważny, a ja o nim nic nie mówię, ponieważ nie potrafię tu nic mądrego powiedzieć. Wydaje mi się, że coś tam wiem i coś tam stosuję w swoim własnym życiu, ale chciałbym zaprosić jakiegoś fachowca, który na ten temat będzie mógł coś podpowiedzieć. Tak, bo kryzys... Aha, tu było, że Cyborg napisał, że najbezpieczniej to będzie inwestować w konserwy. Szper odpisał, że w Panzerwaffle, czyli w suchary. Widzieliście, że te suchary są ostatnio w wersji z suszonym mięsem i z owocami, nie tylko z kminkiem. Muszę spróbować, bo tych z kminkiem nie znosiłem. I Cyborg dopisał, że tak, bo będzie kryzys żywnościowy, finansowy, to pies drapał. To wszystko są naczynia połączone niestety. I jak będzie kryzys, to te naczynia połączone są z sedesem i woda z nich spłynie wszystkie do sedesu, spłukując tam jakieś gówno. No słuchajcie, może się zdarzyć, że wskutek zmian klimatu, jakichś takich idiotycznych rzeczy typu wojna w Ukrainie, ona jest idiotyczna pod tym kątem, że z perspektywy takiego globalnego bezpieczeństwa żywnościowego wyłączamy na jakiś czas dużą część najżyźniejszych ziem na świecie i utrudniamy potem eksport żywności z tych najżyźniejszych ziem na świecie, więc to jest idiotyzm, nie? Że przez takie idiotyzmy i przez zmiany klimatu żywność nagle podrożeje. Albo okaże się, dziś czytałem, że plony oliwek są w państwach śródziemnomorskich gorsze niż zwykle, a przez co? Między innymi przez zmianę klimatu. I nagle okaże się, że ta oliwa podrożeje. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu jest takie, że bardzo dużo żywności idzie w formie paszy na żywność, paszy na, dla drobiu, świń i do produkcji wołowiny. W związku z czym z tego będziemy rezygnować w pierwszej kolejności, po prostu jedząc więcej zboża i warzyw, a w mniejszym stopniu hodując te zwierzęta, które wcinają paszę, bo to jest po prostu marnotrawstwo czegoś, co mogliby równie dobrze zjeść ludzie w części. Bo wiadomo, że nie wszystko, co można dać zwierzętom, mogą też zjeść ludzie. Panie Krzysztofie, pisze dr Palimpsest, pan wie, że ja mam rację, ale jest aspekt poprawności politycznej i chociażby na YouTube nie wolno mówić to, co się rzeczywiście myśli. Jeśli ludzi, którzy pochodzą z innych kultur, z innych państw, mają inny kolor skóry, nie uważasz za ludzi, tylko piszesz o nich ludzie w cudzysłowie, to nie jest... To mnie się to nie podoba nie dlatego, że ja jestem poprawny politycznie, tylko dlatego, że jesteś ludzkim śmieciem. I tak należy po prostu o to powiedzieć. Jeśli ktoś jest rasistą, to jest ludzkim śmieciem. I mam nadzieję, że przestaniesz być ludzkim śmieciem. Zaczniesz traktować ludzi, którzy mają inny kolor skóry, inną kulturę, jako ludzi takich samych jak ty i ja. Znaczy, no lepiej niż ty, bo ty jesteś śmieciem, to już ustaliliśmy.
Prawda jest taka, że ludzie zasługują na szacunek, taki elementarny, domyślny poziom szacunku, po prostu za sam fakt, że się urodzili. I oczywiście na szacunek taki na sensownym poziomie to sobie trzeba zasłużyć, a ten taki elementarny bardzo łatwo jest stracić, ale nie wolno jest traktować ludzi innych jako gorszych, tylko dlatego, że pochodzą z innego państwa, mówią w innym języku, do innego Pana Boga składają modły co wieczór, albo żywią się w inny sposób, czy podcierają się lewą ręką, a nie prawą i papierem, tak jak my. Także nie bądź ludzkim śmieciem, nie zachowuj się jak rasista. Z XXI wiek naprawdę myślałem, że tego typu rzeczy w Polsce już nie ma. Lekret napisał, na koniec, co nowego w sklepie Karaluch, na co warto spojrzeć? Właśnie, wiesz co, ostatnio chyba nie było za bardzo nic nowego, aż zerknę, bo sam nawet nie pamiętam. Było trochę nowych rzeczy, które pozamawiałem, ale się jeszcze w sprzedaży nie pojawiły. Czy ja mam tu w ogóle jakoś sprawdzić nowości? Nie mam przycisku do nowości? Tragedia. Nie, także tutaj nic w tym momencie ci nie podpowiem. Dobra, kochani. Było mi bardzo miło się z wami spotkać. Wydaje mi się, że jeśli się wam to sprawdziło, podobał taki sposób omawiania zagadnienia, to być może będziemy to robili częściej. Ja po prostu nie miałem czasu, żeby przygotować materiał dla was i nagrać go i zmontować, więc uznałem, że omówimy go sobie dzisiaj na żywo. Nie miałem czasu też dlatego, że kupiłem sobie grę Starfield i grałem w nią dobre chyba z 60 godzin już. Niestety te 60 godzin mogłem poświęcić na inne rzeczy, między innymi na nagranie filmu dla was. Także podsumowując, było mi fajnie się dzisiaj z wami spotkać. Jak zawsze proszę was o pozostawienie łapek w górę albo komentarzy. Gdybyście mieli jakieś pytania, bo to tam czasami jakieś Q&A nagrywamy, to też się te pytania przydają. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!